Witam Państwa, jest czwartek, 28 lutego, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Czy Polska jest przygotowana na epidemię? Choć minister zdrowia i premier zapewniają, że Polska jest gotowa na pojawienie się chińskiego koronawirusa, to wielu lekarzy alarmuje, że przygotowanie jest kiepskie. Rzeczpospolita donosi, że w części szpitali brakuje środków dezynfekcji. Lekarz z dużego szpitala na Mazowszu powiedział gazecie, że brakuje masek, kombinezonów i środków dezynfekcyjnych, a dyrekcja nie porusza tematu koronawirusa. Dyrektor jednego ze stołecznych szpitali stwierdza, że komunikaty płynące od władz są niespójne. Główny inspektor sanitarny każe wypisywać L4 podejrzewanym o koronawirusa. Minister zdrowia mówi, żeby tego nie robić. Jeden ludzi z objawami odsyła na SOR, a drugi każe tam nie chodzić, powiedział dyrektor Rzeczpospolitej. Dziennik pisze o dylematach lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie z wytycznymi w przypadku uzasadnionego podejrzenia należy chorego odesłać do szpitala zakaźnego. Jak? Nie wiadomo. Wprawdzie POZ musi mieć zawartą umowę na transport medyczny, ale ten nie musi być przygotowany do przewożenia osób zakaźnie chorych. Zespół może nie mieć ochronnych kombinezonów ani możliwości specjalnej dezynfekcji auta, czytamy w dzienniku. Problemy z procedurami potwierdzał w rozmowie z Idź Pod Prąd lekarz z Koszalina. Ja jestem daleki od siania paniki, ale pewien rozsądek trzeba zachować oczywiście i myśmy zostali podobnie jak pewnie inne szpitale w tym kraju jakieś kilkanaście dni temu procedury wstępnie pisane, jak należy się zachowywać. Odnieśliśmy wrażenie, że to takie procedury pisane ad hoc, na kolanie gdzieś przez osoby, które niewiele mają wspólnego z epidemiologią. Dopiero szum u nas się zrobił w momencie, gdy przyjęto pacjenta w niedzielę na oddział podejrzanego o zakażenie koronawirusem. W poniedziałek sprowokowaliśmy pewnego rodzaju naradę w dyrekcji, która była krótka, wydaje się, że rzeczowa i wdrożono pewne procedury, bo tak naprawdę to z tego, co do niedawna było i się orientujemy, to dalekie było postępowanie od rzeczowego. Procedury ochronne są najważniejsze dla pacjentów i dla personelu, który się zajmuje nimi. Procedury dopiero tak naprawdę nasz szpital opracował działem epidemiologii i zakaźny, jak to należy czynić i jak postępować. My mamy i ochronną odzież, i maseczki, i ten sprzęt, który podamy, powinien być do opieki nad tymi pacjentami. Mamy kilkanaście maseczek i odpowiednich strojów, który jest przeznaczony dla personelu, który ma się tym zajmować i teoretycznie, jeśli ich braknie, to będziemy mieć zapotrzebowane to wszystko dalej z tak zwanego zaopatrzenia szpitalnego. No to powiedzieć, czy to będzie tak rzeczywiście. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas zapewnia w rozmowie z dziennikiem, że w Agencji Rezerw Materiałowych mamy zapas maseczek i innych materiałów. Inspektor powiedział też, że koronawirus stał się elementem rozgrywki politycznej, co jest kuriozalne. Kiedy mówimy, że się przygotowujemy, to opozycja od razu, a co żeście zrobili? Aż się boję to powiedzieć, ale powiem, wielu polityków, którzy posługują się koronawirusem jako elementem gry politycznej, powinno sobie włożyć lód do majtek. Są rzeczy, których się nie robi, bo one służą tylko partykularnym interesom, a Polska to coś więcej, powiedział Pinkas. Według oficjalnych statystyk prawie 84 000 osób z 56 państw zaraziło się do tej pory koronawirusem z chińskiego miasta Wuhan. Zmarło 2859 osób, za wyleczone uznano prawie 37 000. Największym skupiskiem zarażonych poza Chinami jest Korea Południowa. Tam stwierdzono już 2337 przypadków zachorowań, z czego aż 572 w ciągu ostatniej doby. Zmarło 13 osób. We Włoszech potwierdzono zarażenie u 655 osób. Zmarło 17. W Niemczech znanych jest obecnie 49 przypadków zarażeń koronawirusem. W Nadrenii Północnej Westfalii stwierdzono wczoraj 14 nowych przypadków. Kwarantanną objęto tam około 400 osób, z czego większość to osoby, które brały udział w lokalnej paradzie karnawałowej. W ciągu ostatniej doby pierwsze przypadki zachorowań na koronawirusa zanotowano w Holandii, San Marino, Irlandii Północnej, Nowej Zelandii, Białorusi, Litwie i Nigerii. Dziennik Epoch Times twierdzi, że dotarł do dokumentów świadczących, że Chiny zaniżają liczbę zarażeń. W prowincji Shantung oficjalnie podaje się teraz liczbę 756. W dokumentach pozyskanych przez Epoch Times stan na 23 lutego to 1992 zdiagnozowanych osób z zarażeniem. Władze chińskie oferują pieniądze za stawienie się na badania na obecność koronawirusa. Władze miasta Ciędziang w chińskiej prowincji Hubei, gdzie doszło do pierwszych przypadków zachorowań, zaoferowały, że dadzą po 10 tysięcy juanów osobom, które zgłoszą się na badania z objawami choroby i stwierdzona będzie u nich obecność koronawirusa. Osoby, które zostaną uznane za potencjalnych nosicieli, otrzymają 2000 juanów. Były prezenter chińskiej telewizji publicznej CCTV napisał na chińskim portalu społecznościowym Weibo, że Chiny powinny przeprosić świat za bałagan spowodowany epidemią koronawirusa. Qiu Meng Huang 20 lutego opublikował wpis, w którym napisał: mimo że stereotyp chorego człowieka z Azji był w ciągu ostatnich 100 lat skutecznie niszczony, czy możemy być łagodniejsi, złożyć ukłon przed światem i powiedzieć: przepraszamy za ten bałagan? Pytał dziennikarz. Wpis spotkał się z ostrym sprzeciwem internautów i został szybko usunięty. Zniknął kolejny dziennikarz obywatelski w Chinach. Li Zehua, 25-letni Chińczyk, zaginął po tym, jak wrzucał do sieci filmiki przedstawiające sytuację koronawirusa w Chinach. W sieci pojawiło się nagranie, na którym młody dziennikarz mówi, że próbował zbliżyć się do laboratorium w Wuhan. Wtedy zaczął go ścigać nieoznakowany samochód. Uciekając, Li Zehua nagrał filmik, w którym mówi: jadę bardzo szybko, ścigają mnie, na pewno chcą mnie zamknąć, błagam, pomóżcie mi. Był to ostatni materiał Chińczyka, jaki pojawił się w sieci. Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy znika Chińczyk chcący powiedzieć światu, co dzieje się obecnie w Chinach. Na początku lutego zaginęli Fang Bin i Chen Qiushi. Podczas gdy świat wysyła maseczki do Chin, Chiny wysyłają maseczki do Iranu. Dziś w imieniu chińskiej ambasady w Iranie przyznałem Iranowi 250 tysięcy maseczek ochronnych, napisał chiński ambasador w Iranie Chang Hua na swoim koncie na Twitterze. Dodał, że w przyszłości udzielona zostanie większa pomoc. Oprócz maseczek Chiny wysłały do Iranu także 5 tysięcy zestawów do przeprowadzania badań na obecność koronawirusa. Chińska rządowa agencja informacyjna Xinhua już od kilku dni informuje o kolejnych państwach, w tym np. Korei Południowej i Japonii, które wysłały do Chin maski i inny sprzęt mający pomóc w walce z wirusem. Także Unia Europejska wysłała do Chin ponad 25 ton sprzętu ochronnego. Wysłane zostały m.in. maseczki, rękawiczki, odzież ochronna i środki dezynfekujące. Tajwan pracuje nad szybkimi testami na obecność koronawirusa. Tajwański Narodowy Instytut Badań Zdrowotnych ogłosił, że pracuje nad wykorzystaniem przeciwciał walczących z wirusem SARS w celu stworzenia testu wykrywającego koronawirusa w zaledwie około 10 minut. Wiceprezes Instytutu stwierdził, że podobnej metody używa się obecnie np. w badaniu grypy, a wiarygodność takiego testu wynosi teraz około 60%. Władze Tajwanu mimo kryzysu wywołanego epidemią wirusa apelują o zachowanie spokoju. Tajwańskie biuro śledcze wydało oświadczenie, w którym podało, że internauci z Chin sieją panikę i dezinformację w sieci, twierdząc, że władze Tajwanu nie radzą sobie z epidemią i podają nieprawdziwe dane dotyczące liczby chorych. W oświadczeniu napisano: na podstawie używanych słów i zwrotów podejrzewamy, że trolle z Chin kontynentalnych wymyślają i rozpowszechniają fałszywe wiadomości. Chodzi im o spowodowanie nieporozumień wśród opinii publicznej i wywołanie paniki, aby poważnie zagrozić naszej stabilności społecznej. Opłata paliwowa pójdzie w górę, ale spadnie akcyza na paliwa. Jak wynika z wczorajszego komunikatu Ministerstwa Infrastruktury, stawka opłaty paliwowej wzrośnie o 17 zł za 1000 litrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów podało, że o taką samą kwotę zostanie zmniejszona stawka akcyzy. Z tego powodu zmiany wysokości podatków kierowcy mają nie odczuć. Zmiana jest wykonaniem ustawy z 13 lutego i ma na celu zwiększenie wpływów Krajowego Funduszu Drogowego na realizację inwestycji drogowych. Krajowy Fundusz Drogowy, jak też Fundusz Kolejowy są zasilane ze środków pozyskanych z opłaty paliwowej. 33 żołnierzy tureckich zabitych w Syrii. Turcja będzie przepuszczać uchodźców do Europy. Wczoraj w nalocie w prowincji Idlib zginęło 33 tureckich żołnierzy. Liczba ofiar może się zwiększyć, ponieważ wielu wojskowych przebywa w stanie ciężkim w szpitalu. W odpowiedzi na atak Turcja ostrzelała wszystkie znane cele władz syryjskich. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, siły zbrojne tego kraju nie użyły lotnictwa w rejonie nalotu. Rzecznik tureckiej partii rządzącej Omer Celik wezwał NATO do pomocy Turcji i zagroził, że jeśli kraje Unii Europejskiej nie wesprą Ankary, to Turcja pozwoli na migrację syryjskich uchodźców do Europy. Z powodu walk już 1 milion mieszkańców regionu Idlib zdecydowało się na ucieczkę. Sytuację opisał ekspert Polskiej Akcji Humanitarnej Łukasz Skoczylas w rozmowie z Onetem. Syryjczycy znajdują schronienie przede wszystkim w obozach, które ciągle się rozbudowują. Poza tym ludzie zajmują wszelakie pustostany, nawet w najgorszym stanie, byleby były ściany chroniące od wiatru. 20-30% uciekinierów nie znajduje żadnego schronienia. Mieszkają na otwartych przestrzeniach, najczęściej w gajach oliwnych. One dają minimalną ochronę przed silnym wiatrem. Śpią pod gołym niebem w brei śnieżno-piaskowo-błotnej. Każdego dnia walczą o przetrwanie. Wojna w Syrii trwa od 2011 roku, ale silne walki w prowincji Idlib rozpoczęły się w grudniu zeszłego roku. Idlib jest ostatnim bastionem wspieranych przez Turcję rebeliantów, którzy walczą z syryjskimi rządowymi siłami Bashara al-Assada, po stronie którego angażuje się Rosja. I to wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo. Mateusz Chojecki, zapraszam Państwa na program Idź Pod Prąd na żywo. Jest piątek, 28 dzień lutego, a ze mną w studiu redaktor Cezary Kłosowicz. Witam. Witam Państwa. Znowu. Witamy i za chwilę, za jakieś 15 minut połączymy się z redaktor Hanną Shen prosto z Tajwanu. Ona nam przedstawi najświeższe informacje z koronawirusa z Chin, także z Tajwanu, i porozmawiamy także o sytuacji w Polsce. Jak człowiek patrzący z perspektywy Tajwanu ocenia te polskie wspaniałe przygotowania? Bo my tu w Polsce słyszymy, że jest wspaniale, wszędzie naokoło w Europie już jest ten koronawirus, tylko w Polsce nie ma. O tym za chwilę. My Wam przypominamy, z racji tego, że jest ostatni dzień miesiąca, nasza akcja 1000 gitar nam gra. Na dzień wczorajszy od Michała Fałka mam informację, że było 842 gitary, także jeszcze trochę brakuje. Jest jeszcze trochę czasu. Przypominamy, że nasza telewizja jest utrzymywana z Waszych datków, nie z żadnych państwowych dotacji, ani z jakichś zagranicznych. Także funkcjonujemy dzięki Wam. Jesteśmy z tego powodu bardzo dumni, bo jest to jedyny taki przypadek w Polsce, na pewno pierwszy. Przypominamy także, że możecie wpłacać, wpisywać w rozliczeniu podatkowym przekazanie 1% na fundację Twój Ruch. To też wspiera naszą działalność. Numer KRS to jest 40 45 62 59. Takie banery znajdziecie na naszych stronach. Jak ktoś sobie nie zapamięta, to wtedy można to sprawdzić. Tak jak mówię, zostało 2 dni lutego, także finisz. Jak w sporcie, często mamy, te miesiące są takie, ten miesiąc szczególnie jest krótszy, także nic dziwnego, że jest finisz na razie pod kreską, ale wierzymy w naszych widzów, przede wszystkim wierzymy w Boga, że ten cel uda się osiągnąć. Krótszy, ale rocznicowy za to. Tak jest. Także jeszcze raz przypominam o tej akcji z prośbą o wsparcie. Kto jeszcze tego nie uczynił, te gitary to są ludzie, którzy nas wspierają. Tak? Taki cel pastor Paweł Chojecki powstawił na początku zeszłego roku, 2019, jako zachęta do tego, co robimy, żeby jako odzew, tak? Żebyśmy wiedzieli, czy dla Was jest ważne to, co robimy, żeby co miesiąc było 1000 wpłat od różnych osób. Nie chodzi tutaj o wielkie kwoty. Tak jak zawsze mówimy, są kwoty duże, są kwoty małe, ale chodzi o liczbę osób, którym zależy na naszej telewizji. A my przejdziemy do tematu głównego. Mamy tytuł z telewizji tajwańskiej: Nowy Jedwabny Szlak, szlakiem wirusowej śmierci, tak po tajwańsku. My mamy też Podobnie po polsku taki napis pojawił się w programie publicystycznym na Tajwanie, w Polsce. Coś nie do pomyślenia, podejrzewam, bo słyszymy cały czas o chińskich inwestycjach. Niedawno mówiłeś, że Chińczycy znowu będą nam budować drogi. Wcześniej pamiętam taki wywiad z polskiego, z radia Wnet. Taki człowiek mówił, że chcemy, żeby Chińczycy nam budowali tu centralny port komunikacyjny, przekopali Mierzeję Wiślaną i tak dalej, i tak dalej. Tak by samiśmy nie mogli tego zrobić. No, rzeczywistość okazuje się inna. Tak, przywożą nam prawdopodobnie koronawirusa. Co prawda nie są potwierdzone jeszcze przypadki w Polsce, jest wiele podejrzanych, a też wiemy, że wielu podróżnych i z Chin, i w ostatnim czasie z Włoch nie było w ogóle badanych, nie ma kwarantanny. Porównamy do Tajwanu, zaraz pani Hanna Shen porówna, ale porównywaliśmy do Izraela, gdzie od razu po wybuchu ogniska we Włoszech nakazano kwarantannę przyjeżdżającym z Włoch 14-dniową Izraelczykom, a innych nieizraelczyków przyjeżdżających z Włoch w ogóle nie wpuszcza się do Izraela. Także to diametralnie różne podejścia i można podejrzewać, że ten brak przypadków u nas wynika z braku badań, a nie z braku faktycznie zachorowań. No, przekonamy się o tym prędzej czy później. Trzeba płacić. Na początku była ta informacja, potem mówi, że jednak nie trzeba 500 zł, jak masz skierowanie. Tak, jeśli jesteś skierowanym, to nie. No ale na pewno ludzi trochę to zniechęciło. Wczoraj redaktor Eli Barbur, jak usłyszał, że do Polski cały czas latają samoloty z Chin, to złapał się tak za głowę. Jeśli to niemożliwe w Izraelu, to by było nie do pomyślenia. Ile już minęło? 2 miesiące praktycznie dzisiaj mija, tak? Jutro minie od rozpoczęcia takiej tej epidemii na szerszą skalę. Wiemy, że już na początku grudnia w rzeczywistości w Chinach to wybuchło, czyli 3 miesiące mamy. A oni co? Dopiero w tym tygodniu zaczęli badać temperaturę Chińczykom? A dzisiaj wylądował kolejny samolot z Chin, z tego co wiemy, rano z Pekinu, Air China, także cały czas mamy te kontakty. A co do inwestycji, Amerykanie teraz ostrzegają Europę, no, u siebie w Senacie, oczywiście dowódca tu wojsk amerykańskich w Europie, relacjonowaliśmy to wczoraj, mówił o tym, jak te inwestycje są niebezpieczne. No a my dalej chcemy, żeby Chińczycy budowali drogi, żeby budowali koleje. Mówił, że przejmują kontrolę nad portami, nad komunikacją wszelką, a przez to nad tym, co wjeżdża i co wyjeżdża do całej Europy. No, pamiętam... To było może pół roku temu. Mike Pompeo, może nawet więcej, ostrzegał, gdy miał taką wizytę tam Japonia, Indonezja, po tych krajach. Pamiętam, przestrzegał właśnie te kraje przed nowym udziałem w Nowym Jedwabnym Szlaku. Mówił, że to jest właśnie śmierć gospodarcza, tak? Że to, co powiedziałeś przed chwilą, że Chińczycy przejmują kontrolę, dają te kredyty, uzależniają w rzeczywistości państwo od siebie. Widzimy to dzisiaj. Rzeczywistość okazała się jeszcze gorsza, bo to nie jest tylko śmierć gospodarcza, ale okazuje się, że ten Nowy Jedwabny Szlak, czyli to, co od Chin przychodzi, to może być śmierć fizyczna, to jest epidemia. Dzisiaj mamy informację w Japonii, że już pies domowy ma potwierdzony wynik koronawirusa, tak? Pacjenta, który, no, to był pies pacjenta, który jest chory, czyli prawdopodobnie to na zwierzęta, na początku było mówione, że przez zwierzęta nie może być przenoszony też ten wirus. Na początku było mówione, że od zwierząt się wziął. Tak. O tym, skąd się wziął, to dzisiaj zaraz będziemy rozmawiać, bo mamy też informacje z Tajwanu i z Francji potwierdzające to, co my mówimy od dawna, że ten wirus pochodzi z laboratorium. Także o tym za chwilę. No ale rzeczywistość jest taka, że może już przez zwierzęta. Na razie cały czas w polskich mediach co chwila widzę informacje, że na pewno nie może przybyć przez paczki z Chin, że to nie jest groźne. To jest absurdalne, żeby powiedzieć, że coś na pewno po tak krótkim czasie nowego wirusa. Przecież no, nawet nie byli w stanie naukowcy przeprowadzić wszystkich możliwych testów, w jaki sposób ten wirus może przetrwać lub nie. To się podaje na podstawie głównie analogii z innymi koronawirusami, które faktycznie zwykle nie przeżywają, czy nie są aktywne długo, tak bardzo długo poza organizmami, tak mówią medycy, ale jest na przykład koronawirus, który jest u kotów. Widziałem, medyczna informacja, tam wywołuje jakieś choroby kotów, na ludzi się nie przenosi, ale też jest z tej grupy koronawirusów, więc jest w jakiś tam sposób podobny i on, jak piszą w medycznych informacjach weterynaryjnych, może się utrzymywać na suchych powierzchniach 28 dni. No właśnie, ja to samo czytałem tak już, i to było ze 2 tygodnie temu, że właśnie ten wirus do 29... Tę samą informację przekazał mi rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego o tym koronawirusie kocim, no ale o tym jednak zapewniają, że nie. No. Paczki są jak najbardziej bezpieczne, ale... Poza tym, że paczki, no to przecież, jak już raz mówiłem, też w tych pociągach nie jadą tylko paczki. Tak. Tam jadą ludzie i tam też mogą jechać jakieś zwierzęta, o których nie wiemy, czy mogą przenosić tego koronawirusa, czy nie. Owady, szczury, tak. Różne takie przecież statki to samo. Nietoperze może nie, no ale... No, kwestia podejścia polskiego rządu, który, no, mam wrażenie, że dopiero po nacisku medialnym się jakoś tam próbuje, napina, bierze teoretycznie do roboty, no ale te środki, które oni przedsięwzięli, no to śmiejemy się z nich już od kilku dni. Te SMS-y, jakąś stronę internetową, mydło teraz w Senacie, że jeden umył dobrze, drugi źle teraz i będą Polaków uczyć, jak się myje te ręce. Tymczasem, tak jak mówimy, samolot dzisiaj wylądował z Chin, z Włoch była informacja 900 osób, co dziennie przylatuje, wracają Polacy. Od niedawna są kontrolowani, ale na przykład ta kobieta, o której było głośno wczoraj, wczoraj, tak, że jest pierwszy przypadek potwierdzony koronawirusa, to jest kobieta w Łodzi. Potem od razu minister powiedział, że tego przypadku nie ma koronawirusa dalej w Polsce. Dzisiaj jest wywiad na Onecie z profesor Chybicką. Ona mówi, że ta kobieta, która leży w Łodzi w szpitalu, ma wszystkie objawy i że jeden test wyszedł pozytywnie, ale jest margines błędu i dopiero będą testować następne, na co rzecznik ministerstwa powiedział, że żaden test nie wyszedł pozytywnie, no ale skąd jakoś ona te objawy ma, może grypowe, może nie, ale ona przyjechała z Tajlandii, czyli Tajlandia jest bezpiecznym według PiS-u przecież kierunkiem, nikt tam nie bada tych ludzi, którzy przylatują z Tajlandii, z Korei, przecież mówiłeś, że tam jest teraz najwięcej po Chinach. Tak, Korea, Japonia, Iran. Nikt nie zamierza w ogóle badać na razie temperatury. O badaniach temperatury Włochom. Pasażerów z Włoch i z Chin. Co do tej kobiety, no to już wczoraj była ta wiadomość z Radia Łódź, że tam z 3 genów, jak to napisano, 1 wyszedł pozytywnie, 2 negatywnie. Minister Szumowski mówił, że żeby próbkę uznać za pozytywną, muszą 2 z 3 wyjść, więc dlatego robią kolejne badania, bo tam jakieś zanieczyszczenie się mogło wkraść, to prawdopodobnie, no tu nie mamy takich dokładnych, spójnych informacji, no musimy czekać na ten test 3 dni. 3 dni, tak. No dzisiaj będziemy, redaktor Hanna Shen powiedziała, że w Tajwanie już pracują nad testem, który będzie trwał 10 minut. Tak. A o stanie polskim to już trochę mówiłeś w serwisie, zaraz Państwu jeszcze też trochę porozmawiamy. No, my się z tego śmiejemy, ale jakby się nad tym zastanowić, to nie jest nic śmiesznego. No nie jest śmieszne. Nie wiemy, jakie efekty będzie mieć ta epidemia. Być może nie będzie wielu ofiar, być może będzie wiele. No śmiertelność, jak patrzymy na razie na dane, te spoza Chin przynajmniej, no, koło 2% wygląda. Może no chociaż w Iranie jest troszkę więcej, nie? Tak, w Iranie mają... Tam gdzieś kto 10 tak, to dobiega. Tam mają dużo więcej, ale przypuszczam, że po prostu nie raportują wszystkich zachorowań. Zresztą Iran to też, dane z Iranu, podobnie jak z Chin, to bardzo ograniczone, trzeba mieć zaufanie. Ale nawet przy takiej 2%, no to wszystko zależy od tego, jak bardzo się rozpowszechni, no to jest większa śmiertelność niż przy zwykłej grypie, dużo większa. Przecież nie jest też powiedziane, że ten wirus nie zmutuje, że nie stanie się groźniejszy. Na pewno mutuje, no no już to też przyznają nawet nasze władze, że na pewno w Polsce będzie może mieć inną postać już niż we Włoszech, czy bardziej groźną, czy mniej, no to tego oczywiście nie wiemy. To zobaczymy, ale no, niezależnie od tego, no, tego nie przewidzimy, ale przygotować się możemy. Przygotować się możemy i środki ostrożności większe, nie tak dużym kosztem mogliśmy wprowadzać. Mogliśmy wprowadzać te kwarantanny, nawet kwarantanny domowe dla tych, którzy przylatywali z Chin. Mogliśmy dawno zawiesić te loty z Chin. No, lot zawiesił, a Air China nie wiem. Dlaczego akurat lot nie może, a Air China może. No bo Dworczyk powiedział, że lepiej jak ci ludzie przylatują, bo można ich przebadać, kontrolować, a jak nie, to powiedział, że no oni jak im zablokujemy przylot, to oni przyjadą innymi drogami. No to ja tak sobie pomyślałem, przecież taki człowiek po takiej wypowiedzi, minister, w normalnym państwie, to już na drugi dzień by było żądanie jego dymisji, no bo w rzeczywistości on przyznaje, że my jesteśmy państwem bez granic. Czy my jesteśmy w ogóle niepodległym państwem? Bo jesteśmy państwem bez granic. To samo mówią teraz o Włoszech. Jak tak się zastanowiłem, jak grupa cywili Xi i tak przyleci, powiedział, znaczy przyjedzie jakoś do Polski, czy my tego chcemy, czy nie, no to jakby jakaś obca armia chciała tu wkroczyć, no to ten Dworczyk chyba powie, no to wchódźcie, no bo przecież jak nie wejdziecie, nie wiem, przez Podlaskie, to wejdziecie przez Warmińsko-Mazurskie, no to tak... Co mamy zrobić? No tak wziął te ręce schowane i to lepiej niech przylatują tymi samolotami. No przecież to jest skandal. No ale powiedzmy, że lepiej, no to, ale jak przylatują, no to nic z nimi nie robili. No to co tak. Z tego lepiej? No powiedzmy, jak było lepiej i żeby faktycznie wysyłali na tę kwarantannę tych ludzi z Chin, no to wtedy bym to rozumiał, a skoro dopiero zaczęli badać temperaturę, no to... Kobieta przyleciała z Tajlandii, tam pisało, że wsiadła w pociąg, pojechała, lądowała chyba w Poznaniu, z tego co pamiętam, wsiadła w pociąg, pojechała sobie do Łodzi, już się czuła źle wcześniej, poszła do szpitala. Czuła się źle. Także ile ona osób mogła zarazić, zanim się zgłosiła do tego szpitala, to podejrzewam idzie w setki. Tak, podobnie ta nauczycielka, która przyjechała z Włoch i potem jeszcze prowadziła zajęcia, mając objawy, tam się w końcu okazało, że jednak to jest grypa. No, z grypą do szkoły też nie polecam chodzić. Co? Ja tak też myśleliśmy, rozmawialiśmy tak, że i tak Bóg jest dla nas łaskawy, bo ten koronawirus na razie być może jeszcze rzeczywiście do Polski nie dotarł, a jak dotrze, no to już po którymś kraju z kolei, że może nawet taki ospały rząd nieudaczników jak Prawo i Sprawiedliwość, no w końcu musi się jakoś zacząć przygotowywać, bo gdybyśmy byli tym krajem takim pierwszym jak Włochy, no to podejrzewam, to już byśmy mieli sklepy pozamykane, miasta pozamykane, państwo by stało w dryfie. Obawiam się, że nawet nie byłyby te miasta pozamykane, bo by ich nie miał kto zamknąć. No, lekarze już mówili wcześniej, pamiętam, kilka dni temu był ten głos, że nie ma maseczek, nie przyjdziemy do pracy. Rząd bym tak bardzo nie liczył, chociaż tam pewnie instytucje jakieś, czy właśnie lekarze, czy szpitale może się przygotują na własną rękę. Takie sygnały mieliśmy, tak jak lekarze z Koszalina w środę, tak też inne przypadki są opisywane, ale może przynajmniej ludzie się przygotują. No nawet po tym naszym apelu, myśmy ten apel wystosowali we wtorek, z tego co pamiętam. Dzień później właśnie minister Dworczyk tam się wyśmiewał, że to panika, że to niepotrzebne, że we Włoszech to ludzie są tacy spokojni, podczas gdy my, łącząc się z naszą korespondentką z Włoch, słyszeliśmy, że tam jest taka, że ludzie się patrzą nawet na siebie wilkiem, już nie mówiąc tam o jakimś kupowaniu w sklepach. Tymczasem mamy informację... Dzisiaj redaktor Hanna Shen podawała, bo mówiliśmy o tym Nowym Jedwabnym Szlaku, co do nas przyniesie, że obiecywali nam tu złote góry. Rzeczywistość jest taka, że w Chinach ludzie umierają na ulicach. Jak będzie w Polsce, nie wiemy. Ale dzisiaj mamy informację z Hongkongu, z Tajwanu, przepraszam. Profesor Fang Chih-tai, to jest profesor National Taiwan University, ekspert do spraw zdrowia publicznego, powiedział, że, to jest tweet redaktor Hanny Shen, że wirus prawdopodobnie powstał w laboratorium w Wuhan. Powiedział, że jest w 96% podobny do wirusa nietoperza RA-TG13, o którym wiadomo, że powstał z laboratorium. Potem druga informacja, to jest trzeci tweet redaktor Hanny Shen. Ona mówi, że francuski zespół badający tego wirusa stwierdził, że kluczową różnicą między tym wirusem poprzednim, tym RA-TG13, a nowym koronawirusem jest to, że ten drugi ma 4 dodatkowe aminokwasy niewystępujące w żadnym innym koronawirusie. I Fang powiedział, że te 4 aminokwasy ułatwiają przenoszenie choroby i dodał, że w naturze nie jest możliwa taka mutacja z dodatkowymi aminokwasami występującymi od razu. Fang mówi o potrzebie dokładnego śledztwa w laboratorium Wuhan, na co oczywiście Pekin nie chce się zgodzić. Czyli tu mamy już przedstawione konkrety, że ten wirus został ulepszony, tak, żeby się łatwiej przenosić. Jest podobny w 96%, czyli prawie w 100% do tego poprzedniego, który powstał w laboratorium, a u nas cały czas w mediach są głosy. Dudasz, pamiętam, niedawno pisał, że dziękuję Chińczykom za tak wspaniałą reakcję, chwalił ich tam. Teraz się powtarza komunikaty WHO, że to już w Chinach jest mniej teraz nowych zarażeń niż na świecie, chociaż na świecie. Te dane są w ogóle do niczego, te, które podają Chiny. Ale ta informacja, tutaj już jest takie potwierdzenie naukowe tego, że wirus został przynajmniej przetworzony jakoś przez człowieka, no to absolutnie teraz wszystkie państwa powinny wywierać totalny nacisk na to, żeby wpuścić do tego laboratorium ekipy, które zbadają tę sprawę. Tam Amerykanie się domagają tego już od dłuższego czasu, żeby ekspertów dopuścić do tego laboratorium. Także to Nasz rząd oczywiście też powinien to teraz robić, no to absolutnie. Tym bardziej, że o ile ten wirus, zobaczymy jakie będzie miał efekty, to nie wiadomo co tam jeszcze jest przygotowywane gorszego, bo ten wygląda na to, że jeśli był przygotowany w tym miejscu, to raczej wymknął się przedwcześnie. Teraz Chińczycy, o tym będziemy za chwilę rozmawiać z reaktor Hanną Shen, puszczają taką informację, że prawdopodobnie wirus nie pochodzi z Chin, tylko gdzieś tam skądinąd. Nie? Tak, on już od dłuższego czasu z kosmosu tam przyleciał. Podobnie Rosjanie rozpuszczają, że to na pewno Ameryka. Ale zamykają granicę z Chinami, tak, a nie z Ameryką. Dziwne. Ale to takie historie już znamy z przeszłości, też z Polski, gdzie też oskarżano za czasów PRL-u Amerykanów o wszystko, co się tylko wydarzy, ze sławną stonką na czele. Obiecaliśmy Państwu, że jeszcze wrócimy trochę do Polski, do tego naszego wspaniałego przygotowania do epidemii, jak to Prawo i Sprawiedliwość twierdzi. Mamy informacje. O, widzimy, witamy, jest już z nami redaktor Hanna Shen, witamy. Na razie jeszcze Panią nie słyszymy. Zaraz. O, już słyszymy. Witamy bardzo serdecznie. Też witam. Rozmawiamy sobie trochę, na początku powiedzieliśmy o tej informacji, którą pani redaktor podawała na Twitterze, o tych rewelacjach profesora Fanga z National Taiwan University, który pokazuje naukowe fakty, przesłanki, że wirus powstał w laboratorium i że nawet został jeszcze ulepszony od poprzedniego wirusa, żeby się lepiej przenosić, żeby być bardziej groźny. W Polsce dalej główną taką narracją medialną to jest to, że gdzieś tam z targu rybnego wymknął się, czyli ta informacja, która gdzieś tam była w mediach, podejrzewam w styczniu już uznawana za nieprawdziwą. Dzisiaj mamy koniec lutego, ta informacja dalej w Polsce często się pojawia. Jak pani to skomentuje? Czy te nowe informacje profesora Fanga, jak one są na Tajwanie odbierane, jak pani myśli, jakie to będzie miało konsekwencje na świecie? Czy rzeczywiście tutaj Czarek powiedział, że rządy w takim razie powinny się innych państw domagać od Chin tego, żeby wejść do tego laboratorium i wszystko przebadać? Znaczy na Tajwanie to nie jest żadnym zaskoczeniem. To oczywiście ta wiadomość była we wszystkich mediach i w czołówce powtarzana jest cały dzień. Myślę, że dzisiaj w tej chwili, jak z Państwa rozmawiam, to w tej chwili jest taka pora, gdzie są takie najważniejsze programy publicystyczne. I myślę, że to pewnie będzie też jeden z tematów w tych programach publicystycznych i o tym się będzie mówić. To na co zwrócił profesor Wang, jest bardzo ważne, bo on pokazuje, że ta nowa mutacja nie jest możliwa w warunkach naturalnych, że to musiała być udział laboratorium. Ale to nie jest pierwsza osoba, która o tym mówił. Kilka dni temu w amerykańskiej telewizji Fox News w programie, w jednym z programów amerykański ekspert o spraw Chin zwrócił uwagę na przemówienie prezydenta Xi Jinpinga z 14 lutego. W ogóle, ja to podkreślam, warto z ostatnich dni przemówienia Xi Jinpinga śledzić, bo on tam mówi trochę zupełnie inne rzeczy niż mówi chińska propaganda. Nie wiem, czy to tylko przypadek, czy nie zdaję sobie sprawy z tego, ale w tym przemówieniu z 14 lutego Xi Jinping, prezydent Chin, mówił o potrzebie wzmocnienia zasad bezpieczeństwa biologicznego w laboratoriach. Dzień później Ministerstwo Nauki i Technologii Chińskiej wydało dokument, który mówi dokładnie o tym samym, że trzeba zabezpieczyć laboratoria zajmujące się zaawansowanymi wirusami, takimi jak ten koronawirus. No, jesteśmy w trakcie walki z wirusem i raptem władze chińskie od najwyższego szczebla zajmują się bezpieczeństwem w laboratoriach biologicznych. No, sam ten ekspert Steve Mosher, amerykański, występujący w Fox News, powiedział, że to jest jeden z dowodów na to, że ten wirus na pewno powstał w chińskim laboratorium. Także to, co mówi profesor Fang, no on podaje jak gdyby takie bardziej naukowe dowody, ale to wszystko się uzupełnia. Od kilku tygodni zbierane są dowody i przedstawiane w mediach i w Stanach Zjednoczonych, i na Tajwanie na to, że rzeczywiście ten wirus to nie jest sprawa natury, to musiało powstać w chińskim laboratorium. Ale Państwo mówicie, że w Polsce nadal obowiązuje wersja tego targu rybnego, no to ciekawe, kiedy zostanie zmieniona, dlatego że już w Chinach ta wersja powoli zaczyna być zmieniona. Jeden z chińskich ekspertów, szef Narodowej Komisji Zdrowia, Zhong Nanshan, właśnie powiedział, że chociaż wirus się rozwinął w Chinach, chociaż ta epidemia jest w Chinach w największym stopniu, to wirus niekoniecznie pochodzi z Chin. I znów w jednym z programów publicystycznych powiedziano, że to jest taki pierwszy krok do tego, żeby za chwilkę ogłosić, że oczywiście to zostało przez jakieś siły obce, że prawdopodobnie to Stany Zjednoczone. No to wszystko jest taka kampania propagandowa, narzucenie narracji właśnie po to, żeby odwrócić naszą uwagę od tego laboratorium. I wszyscy opowiadający te chińskie historyjki o jakimś targu rybnym, o tym, że tak naprawdę to nie wiadomo, czy to Chiny, czy to nie Chiny, to są po prostu ludzie, którzy powtarzają chińską propagandę i przysługują się, służą tym partii komunistycznej Chin, bo odwracają naszą uwagę, bo przestajemy zadawać najważniejsze pytania. Najważniejszym pytaniem jest w tej chwili, dlaczego partia komunistyczna Chin przez 1,5 miesiąca nic nie mówiła na temat tego wirusa, okłamywała swoich własnych obywateli, ale także okłamywała nas. Gdyby zareagowała wtedy, kiedy były pierwsze oznaki, czyli gdzieś mniej więcej w połowie grudnia, to na pewno dziś nie mielibyśmy ponad 50 krajów na całym świecie borykających się z problemem koronawirusa. Opowieści o tym bazarku i o tym, że być może to nie w Chinach jest to źródło i powtarzanie to przez różnego rodzaju urzędników i instytucje, także w Polsce, to odwraca naszą uwagę od tego, abyśmy Chinom dziś zadawali pytanie i zmuszali ich do ujawnienia prawdziwej liczby zachorowań i zmarłych z powodu koronawirusa. I wreszcie odwraca naszą uwagę od tego, abyśmy zadawali pytania, co się tak naprawdę dzieje w tym laboratorium i zmusili stronę chińską do tego, żeby tam weszli niezależni eksperci. O tym mówili od bardzo długiego czasu Amerykanie, że powinna być stworzona jakaś taka komisja śledcza, która wejdzie i zobaczy, co się w tym laboratorium dzieje. No za to strona chińska się obraziła i opublikowała w mediach takie oświadczenie, że to jest jakaś panika po stronie amerykańskiej i odradza chińskim obywatelom latanie do Stanów Zjednoczonych. Z korzyścią, podejrzewam, dla Amerykanów. Zapytam panią redaktor, jak pani ocenia to, co się dzieje w Polsce? No, rząd Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że my jesteśmy wspaniale przygotowani, że koronawirusa w Polsce nie ma. W Senacie tam pokazują, jak myć ręce. Jeden marszałek umył źle, bo dotknął tego mydła, drugi pokazał, że jednak dobrze, ten spis, znaczy jak to się powinno myć. Tymczasem wiemy, że samoloty Air China co tydzień lądują w Polsce. Teraz od wtorku, tam chyba od poniedziałku, dopiero w rzeczywistości w części od wtorku dopiero lotów zaczęli mierzyć temperaturę Chińczykom i ludziom, od którzy... Od wtorku, a w rzeczywistości od środy. A, od środy, jeszcze gorzej. Zaczęli mierzyć temperaturę ludziom, którzy przylatują z Włoch i z Chin. Tymczasem w szpitalach mamy informację, że w niektórych miejscach w ogóle nie ma mowy o izolatkach, bo ludzie leżą na łóżkach, na korytarzach, nie ma maseczek, w hurtowniach tych maseczek nie ma kombinezonów. No, Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że wszystko jest pod kontrolą. Jak pani ocenia te informacje, które spływają z Polski? Redaktor Eli Barbur wczoraj, jak się dowiedział, że te samoloty z Chin ciągle lądują w Polsce, złapał się za głowę, powiedział, że w Izraelu takie coś byłoby nie do pomyślenia. My tutaj na Tajwanie mamy 5 lokalizacji w Chinach, z których samoloty mogą latać. W większości miejsc nie mogą latać, ale jak mówię, no, porównywanie Tajwanu do Polski to jest jak porównywanie nieba a ziemi, dlatego że no, Tajwan jednak widać, że ma bardzo dobre procedury i oni sobie z tymi 5 miejscami są w stanie poradzić. No to jednak jest wymuszone tym, no, że duża liczba Tajwańczyków jest związanych z Chinami, pracują tam często są połączone rodziny, więc no, na przykład samoloty latające z Pekinu w tym jakoś sobie mogą poradzić, ale i tak linie lotnicze mówią, że nawet patrząc na te 5 miejsc, to liczba przylotów spadła prawie 80%, także tych lotów jest tak naprawdę bardzo mało. No, jak ja usłyszałam, że w zeszłym tygodniu, chyba w tym tygodniu, tak? Mówimy o środzie w tym tygodniu. Zaczęto dopiero mierzyć temperaturę przybywającym Chińczykom, bo to, że Włochom, no to rozumiem, to teraz dopiero wybuchło, więc teraz się tym zajmujemy. No ale że od miesiąca już tak naprawdę, bo mniej więcej od 21 stycznia wiemy już o tej epidemii i dopiero teraz wpadamy na pomysł, żeby cokolwiek, jakikolwiek sposób sprawdzać Chińczyków, no to jest, powiem szczerze, no, rzeczywiście ja tak samo jak pan Eli Barbur, no to jestem zdumiona, że coś takiego może się wydarzyć. To wszystko, co się dzieje a propos takich różnych informacji, że gdzieś tam jest jakiś przypadek, tutaj spogląda, bo był artykuł chyba w Łodzi, tak? Jest mowa o tym, że kobieta z Tajlandii miała jakieś, jest podejrzenie, że ma koronawirusa. Znaczy, to też jakiś jest straszny chaos informacyjny, bo z jednej strony są media, które mówią, że ona ma tego koronawirusa, są media, mówią, że test był pierwszy pozytywny, ale potrzeba inne. Potem występuje przedstawiciel polskiego rządu, mówi, że nie, że wszystko dobrze, a potem jak jednak przyciśnięty, to mówi, że z 3 genów część badań, tylko fragment badania wskazuje na to, że to mogło być koronawirus, a to jest za mało, żeby w ogóle powiedzieć, że to koronawirus. No coś takiego też zupełnie niemożliwe by było na Tajwanie. W momencie, kiedy jest jakakolwiek wątpliwość, jakikolwiek przypadek, występuje przedstawiciel rządu i tłumaczy. Okej, mamy taki przypadek, przeprowadziliśmy test, nie jesteśmy pewni w 100%, w związku z tym osoba jest poddana kwarantannie, jest w izolacji i czekamy na kolejny wynik. No, narracja musi być po stronie władzy, jeśli nie, no każdy będzie występował i opowiadał różne historyki i być może część z tego to jest totalna bzdura. Ja widzę totalny chaos informacyjny, a to znaczy, że polska władza nad tym zupełnie nie panuje. Przed tutaj wejściem do Państwa studia, przed naszym połączeniem, przeczytałam sobie na Interi wypowiedź szefa Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który między innymi stwierdził coś takiego. Kiedy mówimy, że się przygotowujemy, to opozycja od razu, a co żeście zrobili? Znaczy on zarzuca, już nie, pomijam komukolwiek, to powinny być media, opozycja, że zadają pytania. To jest coś niesamowitego. Znaczy ja nie wiem, czy władza liczy na to, że wszyscy teraz usiądziemy, będziemy klaskać, okej, jest super, fajnie, Polska sobie poradzi z koronawirusem. Obowiązkiem opozycji, obowiązkiem dziennikarzy jest dziś zadawać trudne pytania władzy, bo to nawet nie chodzi o to, że my im źle życzymy, ale może się tak wydarzyć, że oni czegoś nie zauważą. I to naszym obowiązkiem, obowiązkiem opozycji jest na to wskazać. Wiele osób na świecie dziś mówi, że dlaczego Tajwan ma tak mało przypadków w porównaniu z innymi zachorowań, bo jeżeli spojrzymy, no Chiny, jeżeli wierzymy w te wersje oficjalne, to jest około 80 000, Korea ponad 2000, Japonia ponad 200, Singapur i Hongkong prawie 100, a Tajwan 34 na dzisiaj, 2 nowe przypadki dzisiaj. Jak to jest możliwe? No jednym z powodów jest właśnie taka transparentność, informowanie obywateli, co się dzieje. Mieliśmy ostatnio taki przypadek tak zwanej pomocy domowej z Indonezji, która wykryto u niej ten koronawirus. I dzisiaj w telewizji, w kilku programach były informacje, co ona zrobiła w ostatnich dniach, w jakich miejscach była. I iloma osobami, które ona miała już kontakt, władze się skontaktowały. No powiedzmy miała kontakt ze 100, władze się już skontaktowały z 50. No to ta informacja w telewizji jest po to, żeby ci, którzy być może mieli z nią kontakt, sami się zgłosili. To jest na bieżąco tak podawane. No ta kobieta, która jest w tej chwili w Łodzi, no ona też mogła mieć kontakt z wieloma osobami. Czy ktoś to w ogóle w tej chwili śledzi? Nie, oni się zastanawiają, czy ona ma, czy pozytywna, czy niepozytywna, czy te media mówią dobrze, no to jest totalny chaos, i wypowiedzi przedstawicieli rządu takich jak szefa GIS-u, które są po prostu aroganckie. I to jeszcze dodatkowo skandal by to był, gdyby to mówił nawet polityk zwykły z partii rządzącej, a to przecież nie jest polityk, to jest inspektor sanitarny, który mówi o tym, że opozycja coś robi. Nagle jest urzędnikiem już partyjnym, a nie państwowym. Zadaje pytania. I jeszcze każe, no to już w ogóle totalna bezpieczność, że każe sobie im włożyć lód do majtek. Dosłownie. No tak jest zacytowany. To po prostu... Totalna arogancja. Jeszcze mówienie o tym, że no politycy to wykorzystują do gry politycznej. No tak, to będzie wykorzystywane do gry politycznej. Zobaczcie Państwo w Stanach Zjednoczonych, co się dzieje. To jest w tej chwili element kampanii i będzie elementem kampanii politycznej w Polsce, w kampanii prezydenckiej. Dlatego, że Polacy muszą mieć we władzach, muszą mieć na czele swojego kraju ludzi, którzy są zdolni ich obronić. I dlatego to musi być elementem kampanii. Więc jeżeli ktoś zarzuca, że to będzie elementem kampanii, to jest po prostu osobą nieodpowiedzialną. Patrzę na rząd Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle na te media pisowskie, no bo tam te wszystkie w polityce, tam te TVP, to widzę, że oni są mistrzami w znajdowaniu takich tematów zastępczych, no bo gdy my mówiliśmy o koronawirusie 1,5 miesiąca temu już i to dosyć często, że ciągle samoloty z Chin i tak dalej latają bez kontroli, że granice zamknąć, to jakie były tematy? Kinga Rusin, że zdjęcia sobie zrobiła. Wszystkie media naraz wszystko pisało. Że na Dudę pokrzyczeli w Sopocie gdzieś tam. Teraz mamy informację, gdzie ten koronawirus jest, że ostrzelali z wiatróweczki jakiś róg okna Ryszarda Czarneckiego. I też jest wielkiej informacji larum, zaraz będzie PiS pewnie tu prześladowany i tak dalej, że Tusk się wypowiedział o koronawirusie, no to chce wykorzystać w kampanii i że opozycja i że to źle, że to kolejny temat. Ten PiS robi wszystko, mam takie wrażenie, że robi wszystko, żeby odwrócić uwagę Polaków na jakieś od tego tematu, który no może nie będzie śmiertelny dla Polski, ale na pewno będzie groźny, na jakieś przeróżne boczne tory. Ale na pewno jest ważny, niezależnie od tego jak się skończy, czy będzie dużo ofiar, czy niedużo, no to pokazuje, jak jest przygotowany kraj na taki kryzys i jeśli on będzie duży, no to nie jesteśmy przygotowani. I to wyszło na pewno. To wyszło. Tak, pani redaktor. Proszę, proszę. Jeżeli to nas nie dotknie w tym sensie, że nie będzie ofiar, w co raczej nie wierzę, to on dotknie nas ekonomicznie, bo to co się w tej chwili dzieje, będzie miało ogromny wpływ na gospodarkę całego świata. No zobaczmy na kraje, które w tej chwili mają najwięcej zachorowań. Chiny, Iran, Japonia, Włochy. No to są 4 potężne gospodarki, 1/4 światowego produktu krajowego brutto. No to na pewno będzie miało wpływ na cały świat i na pewno będzie miało wpływ na Polskę. Także nawet od tej strony powinniśmy o tym mówić, żeby ludzie byli świadomi, że być może będą pewne kłopoty, między innymi z uzyskaniem pewnych produktów. No już mówi na przykład firma Fiat Chrysler wstrzymała swoją produkcję samochodów w Serbii, dlatego że nie przychodzą części z Chin. Na pewno polskie firmy także już zaczynają mieć i będą miały takie problemy. I nawet jak powiedzmy, tak jak teraz optymistycznie władze chińskie mówią, że do kwietnia to one się już uporają z tym koronawirusem, to ekonomiczne skutki tego będą jeszcze trwały bardzo wiele miesięcy. Więc w wielu różnych aspektach to jest coś bardzo poważnego i dlatego trzeba o tym poważnie mówić. Szef GIS dzisiaj mówi, że media epatują tym, co się dzieje teraz we Włoszech. A co mają pokazywać? Mają pokazywać, tak jak media chińskie, ludzi, którzy są poddani kwarantannie i śpiewają komunistyczne piosenki. To robiły media komunistyczne. No to my chcemy tego samego? W Polsce już firmy raportują różne problemy, na przykład jeden z głównych produktów, jakie Polska jeszcze robi, czyli meble, firmy meblarskie, tam mają kłopoty z produkcją, bo jakieś części z Chin nie dochodzą. Nie dochodzą, tak jest. To samo maseczki mamy, informacje nie ma w hurtowniach. Tutaj mamy pytanie od razu, komentarz. Przypominam, że dzisiaj możecie także zadawać pytania na żywo, będziemy je zadawać pani redaktor i redaktorowi Kłosowiczowi. Mamy informację Ahmed Szejt. W hurtowniach medycznych ceny poszły w górę. Litrowy żel do dezynfekcji rąk z 50 zł na 250. Ja to samo wczoraj rozmawiałem z chłopakami z Wrocławia. Też mówił, że złożył zamówienie na płyn do dezynfekcji. On wcześniej kosztował chyba złoty 60. Już nie pamiętam też, ale on tak powiedział chyba. A teraz pani do niego zadzwoniła, że cena się zmieniła i on już kosztuje 200 zł. Także to są takie skoki. Tak samo było z maskami. Było 4 zł za paczkę kilkudziesięciu, teraz jest kilkadziesiąt złotych lub kilkaset nawet. No i co robi, i to też jest kim? I co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości w temacie masek? No bo jest ten temat, media go poruszają, że nie ma tych masek. Rząd zapewnia, że są. Nie, a ja też słyszałem, że rząd wtedy mówi, że te maski są niepotrzebne. Te maski są niepotrzebne. Bo i tak się tam zarażają, coś tam, że nie działają, że one są... Ja słyszałem, to nawet Dworczyk chyba mówił. Tak, mówią, że one są, że maski są głównie dla chorych. Ich nie ma, ale one są dla chorych. Także nie martwcie się Polacy, nie trzeba wam masek. Tak, tylko że niestety... Strasznego. Wiecie Państwo, sprawdźcie, jeszcze raz mówię, patrzmy na Tajwan. 34 przypadki zachorowań, blisko Chin, bardzo duża wymiana pomiędzy Chinami i Tajwanami. Tylko 34 przypadki. Na pewno będzie więcej, ale w porównaniu z innymi krajami Tajwan radzi sobie naprawdę... nieźle. I co, my jesteśmy idiotami, że chodzimy w tych maskach? Dziś, teraz, żeby wejść do szpitala, do jakiejkolwiek instytucji medycznej na Tajwanie, trzeba mieć maskę. Jest coraz więcej miejsc, w których... Ja tu mieszkam w górach i taki bazarek jest teraz, akurat mamy święto. Wszyscy sprzedający muszą mieć maski. No naprawdę się na to... jest ogromny nacisk. Ja nie, to mają być bajki. No oczywiście, że to nie uchroni w 100%, ale jest jakąś taką pierwszą barierą. Oczywiście w Polsce będzie problem, bo wszystkie maski pochodzą z Chin i Chińczycy nie będą nam wysyłać. Oni wręcz chcą maski od nas, organizują jakieś koncerty charytatywne, na które biorą polscy artyści i pieniądze z tego mają być wykorzystane po to, żeby kupować maski, które będą wysyłane do Chin. Już pomijam to, że jak chińscy komuniści robią jakąś akcję charytatywną, to znaczy, że zbierają rzeczy dla siebie. Mamy informacje na przykład właśnie z Hubei, tam gdzie jest miasto Wuhan, inne miasto Erzhou, gdzie inna prowincja chińska zebrała kilka ton żywności, wysłała do tego miasta i okazało się, że albo część zgniła w magazynach, a drugą część rozkradli partyjni aparatczycy i policja. Kobieta, która ma w rodzinie właśnie policjanta, puściła taki filmik: mamy jajka, warzywa, owoce, no mamy tyle tego jedzenia, że aż za dużo daliśmy trochę sąsiadom, a ludzie w tym samym mieście, zwykli ludzie, skarżą się, że brakuje im podstawowych produktów żywnościowych. No, tak chińscy komuniści gospodarują darami i my się w tą kampanię włączamy. Także no, to widać, że ta propaganda chińska działa w wielu aspektach. Politycy jej ulegają, przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego, artyści. Wszyscy teraz raptem mówią tak, jak mówią komuniści chińscy. Jeszcze poproszę Panią o komentarz tego, jak powiedział, zareagował minister Dworczyk na nasz apel, na apel ruchu 11 listopada, na apel też pastora Chojeckiego, żeby Polacy robili zapasy. On powiedział, że to jest niepoważne, że to jest sianie paniki, że to już jest w ogóle kuriozum, że nie ma takiego zagrożenia, że on słuchał, że we Włoszech to jest mniejsza panika niż w Polsce, tak mu w radio powiedzieli. I on się w ogóle dziwi. Powiedział, że nie zamykamy tych połączeń z Chinami, no bo gdybyśmy zamknęli, to ci ludzie i tak przyjadą, a tak przynajmniej przyjeżdżają w jednej grupie i możemy ich kontrolować. Jak pani wypowiedziała, co by się stało z takim ministrem na Tajwanie po takiej wypowiedzi? Jakby powiedział, że no, jak my byśmy ich zakazali tym ludziom przyjechać, to oni by i tak przyjechali jakoś inaczej. Nie, no na pewno to przestałby być już sprawować jakikolwiek urząd. Musiałby się podać do dymisji. No, dziś to samo, zdaje się, mówią władze Kanady, że trzeba robić zapasy. Także to też są jacyś oszołomi. No, w coraz wielu krajach się o tym mówi. Na Tajwanie być może tej paniki się, może to złe słowo, ale nie ma czegoś takiego na nawoływania ludzi do kupowania. Ale jak mówię, od samego początku my mamy bardzo jasne informacje, co się dzieje, co jest kontrolowane. Jeżeli są jakieś błędy, to są wytykane przez media, które no, uwielbiają, nawet jeżeli są sprzyjające władzy, to uwielbiają szukać takich błędów, bo wiedzą, że to jest dobre dla obywateli. Jeżeli oni znajdą coś, co działa nie tak, no to jest to szansa dla władzy, żeby się poprawić. Ja przez ostatnie dni spędziłam dużo czasu w szpitalu i widziałam, jak to tam działa, jak jest właśnie pełna kontrola, pełne udzielanie informacji. Osoby odwiedzające, jeżeli nie mają, albo będące w szpitalu, towarzyszące chorym, jeżeli nie mają masek, to te maski są im dostarczane, więc wiadomo, że nie jest ich za dużo, ale Tajwan zgromadził wystarczającą ilość, żeby czuć się w miarę bezpiecznie. No, część tych masek jest produkowana na Tajwanie. Kiedyś Tajwan był jednym z głównych producentów masek, potem w 70% to przeniósł, 30% produkcji było na Tajwanie i to wydarzenie, ten koronawirus, no, pokazał Tajwańczykom, że jednak poleganie na chińskiej produkcji jest dużym błędem i w tej chwili ta produkcja wraca. No, ale zaczynanie od 30%, kiedy ma się już tą bazę produkcyjną, jest bardzo łatwe. Jeżeli się nie ma, no to bardzo trudno zbudować coś takiego. Także no, Tajwan jest w tej kwestii i zabezpieczony, jest bardzo pełna jest informacja. Działania są bardzo szybkie. No, w Polsce jest totalna, według mnie w tej chwili, arogancja, zupełne ignorowanie problemu ze strony władzy. W ogóle wypowiedź ministra Dworczyka jest absurdalna, bo żeby komuś mówić, że robienie zapasów jest absurdalne, to jest właśnie absurd. No, mieć zapasy to jest jakieś takie, powinna być zwykła rzecz, no, że ktoś ma w domu tam zapasy na jakiś czas. No, kiedyś pewnie to w ogóle była zwykła rzecz, bo też nie... No teraz mamy taką wygodę, awarie, że mamy przecież się działy często w blokach, w każdym, woda przestaje lecieć. No tak, nie? Na każdym rogu w miastach, ale przecież no, jakiś przypadek, klęska żywiołowa, czy coś może się wydarzyć w każdej chwili, no i mieć tam trochę zapasów leków, żywności, to jest no, jakaś taka normalna rzecz, powinna być niezależnie od tego, czy jest epidemia na świecie, czy nie ma. Ale też i manipulacje, bo mówienie, że we Włoszech nie ma paniki. No widzimy, co tam się dzieje. Puste półki w Mediolanie, to są filmy, relacje z tego. W Chinach było podobnie na samym początku. Teraz może troszeczkę jest lepiej, bo ta żywność jest dostarczana, ale też dokładnie to samo było na początku. Chociaż widzimy, że też jest darowana, potrzeba darowania. Jedna prowincja daruje innych i tak to jest rozkradane. Więc no... kolejny polityk, który mówi, że nie ma problemu. Wcześniej był Sasin, który co? Mówił, że nie ma przesłanek, żeby wstrzymać loty. Jeszcze tego samego dnia LOT wstrzymał loty. Także no oni... nie wierzę, że nie wiedzą, że to się nie dzieje. No nie wierzę, że nie wiedzą, że co się dzieje w Włoszech. Nie wierzę, że nie wierzą, co się dzieje w Chinach. Żeby nie wywoływać paniki, cały czas to jest największe jakieś zagrożenie. Tak, zagrożenie, oni się że boją, panika. Bo już mieli te wybory, powiedzmy, wygrane z Dudaszem, a tutaj no, tak. Takie rzeczy mogą jednak temu zaszkodzić. Kaczyński dzisiaj też szczególnie się obawiał paniki, no ale sposobem na panikę jest właśnie przygotowanie się. Jak się albo powoli, informacja pełna, nie? W odpowiednim czasie człowiek przygotuje, no to potem nie będzie panikował. Jak go zaskoczy to, no to wtedy może zacząć panikować. Tak. Ale to jest dokładnie to samo, co robią chińscy komuniści. O czym oni dziś mówią? Że najważniejsze jest zachowanie stabilizacji. Nie, że trzeba się ochronić, co trzeba zrobić, że jak tu walczyć, jak tu pomóc Chińczykom, tylko najważniejsze jest zachowanie stabilizacji, żeby chińska partia komunistyczna utrzymała się u władzy. A tutaj mamy, no, żeby nie panikować. No to jest dokładnie ta sama narracja. Ostatnio widziałem, nie potwierdzałem jakoś tego, ale widziałem filmik z chińskiej fabryki, gdzie te maszyny chodziły po prostu na sucho, byle tylko zużycie prądu tam się utrzymało, że ta chińska gospodarka nie upada. Ale pani powiedziała, że w Chinach tak mówią komuniści. Dzisiaj mamy, tu już zacząłeś właśnie wypowiedź Kaczyńskiego tutaj wprost pisze, cytuję wywiad z Jarosławem Kaczyńskim. Zadaniem państwa jest robienie wszystkiego, by ograniczyć skutki epidemii i uniknięcie jest pewnie poza możliwością. Chodzi też o to, by nie doprowadzić bez potrzeby do stanu wielkiego podniecenia społecznego. I potem mówi tak, rolą państwa... Tak, później jeszcze mówi tak. Myślę, że idziemy drogą, która jest odpowiednia i działamy i w jednej, i w drugiej sprawie. Ważne, żeby Polacy nie ulegali emocjom, które nie są w pełni uzasadnione. A jeśli są uzasadnione, to trzeba je hamować. Czyli jak jednak ta panika czy te emocje są uzasadnione, bo ten koronawirus idzie, a państwo nie jest przygotowane, to trzeba hamować emocje. Nie trzeba zabezpieczyć Polaków, tylko hamować emocje, tak? No, emocje może trzeba hamować, ale trzeba je po prostu zastąpić rozsądkiem, przygotowaniem i ostrożnością. Wtedy emocje będą odpowiednie. No, ale dlaczego na Tajwanie nie ma emocji, nie ma paniki? Znaczy nie ma w takim dużym stopniu. Znaczy raczej powiem szczerze i spokojnie, dlatego że jest pełna informacja. Dlatego, że gdyby wydarzyła się taki przypadek jak w Łodzi, no to władza by od razu na samym początku wyjaśniła, dlaczego nie należy tego nazywać przypadkiem zachorowania. A tutaj w jednych mediach słyszymy, że to jednak jest przypadek zachorowania, inne mówią, że nie jest, a jeszcze ktoś tam inny ma jakąś inną opinię, a dopiero wtedy gdzieś tam rząd zaczyna coś mówić, ale i tak okazuje się, że zmienia narrację, kiedy pojawiają się kolejne wersje. No, w takich sytuacjach na pewno będzie panika, na pewno będą emocje. Chaos we władzy, chaotyczne działania władzy będą powodować, że w społeczeństwie także będzie chaos. Ja przyznam, że we mnie największe obawy się zbierają, kiedy ja słucham przedstawicieli rządu. Bo tak póki nic nie mówili, no to tam no, były jakieś informacje, a kiedy oni zaczynają wyjaśniać, żeby nie panikować i potem, a mówią jakie środki zaradcze podjęli, czyli prawie żadne, no to wtedy faktycznie zaczynam się obawiać. No, wystawili mydło w Senacie. A wyciągnąć, no mydło dobrze, to nie, nic złego, tylko trochę mało. Kiedy zaczynają opisywać, jakiekolwiek informacje wyciągnąć od rządu jest naprawdę takie konkretne, jest trudno. W tym przypadku Łodzi pojawiła się informacja w mediach, że jest przypadek, no to Ministerstwo Zdrowia na Twitterze odpowiedziało, nie ma przypadku i tyle. Jedno zdanie. Nie wyjaśni, co się stało, dlaczego, o co chodzi, dlaczego uważa, że nie ma przypadku, tylko tak i tak przez jakiś czas byliśmy zostawieni z taką informacją, dopóki nie było tej konferencji i dopiero w pytaniach w końcu się tam dopytali dziennikarze o te geny i powiedzieli coś, że ten jeden to nie wystarczy, tylko muszą być dwa. A może jeszcze potwierdzić, ja nie jestem w tym momencie pewien, ale zdaje mi się, że coś takiego od ciebie słyszałem czy czytałem, że nawet było jakieś oskarżenie, jakiś akt oskarżenia pod redakcją z Poznania, z Wielkopolski, która tam mówiła, że jest ten koronawirus w Polsce gdzieś tam wcześniej, że oni sieją panikę. Coś takiego kojarzysz? Czy ja coś teraz w tym momencie źle pamiętam? Był jakiś przypadek, ale to nie mam dokładnej informacji, czy tam coś tak mi się wydaje, że nawet sądem tam grozili, że tu jakaś redakcja pisze, że tutaj jest koronawirus, a to jest sianie paniki. Ja też mam takie pytanie, Pytanie, nie wiem, takie może bardziej refleksje nad stanem tych mediów w Polsce, bo przecież mówi się, że w Polsce mamy te media, powiedzmy, rządowe, prawicowe, no i oczywiście opozycyjne, ale zarówno jedne, jak i drugie w tym temacie koronawirusa śpią. No teraz już jakoś widzimy te artykuły, ale po tych wypowiedziach tych naszych polityków, czy pana Dworczyka, czy jak w Sejmie tam sobie w Senacie te ręce myją, raz jedni, raz drudzy, no nie ma jakiejś, nie wiem, zbiorowego potępienia tych ludzi, czy takiego okrzyku, no co się tu dzieje w tym państwie, jakie mamy dziadostwo, tylko jest właśnie jakieś takie spijanie dzióbków, że temu postrzelili w szybę, tutaj, nie wiem, że Duda, dzisiaj widziałem w TVP, mówi, że podało sondaż, 47% Polaków dobrze ocenia postępowanie rządu w sprawie koronawirusa. To tak jako sukces, czy nie wiem, to 53 jakoś lat, to już tego nie mówią. Jak pani myśli, skąd się bierze takie dziadostwo tych polskich mediów i czy to się zemści? Bo ja tak sobie pomyślałem, że no, póki ten wirus tam jest jakiś powiedzmy bardziej mglisty, no to oni sobie mogą ignorować ten temat, no ale w końcu być może jakiś dziadek, ojciec, żona takiego redaktora z Warszawy umrze na tego koronawirusie i wtedy się obudzi. W Iranie do najwyższej władzy doszło, także w Polsce też może, czemu nie? Obudzi się z ręką w nocniku, no. Że tak, bo ja mi się wydaje, że po prostu to przez cały czas jest uważane jako taki problem dalej, gdzieś tam. No, wcześniej były Chiny, a to bardzo daleko, no teraz Włochy, to też w sumie jeszcze nie tak blisko, to nie jest coś bardzo ważnego. Kilka dni temu w jednym z programów publicystycznych tutaj na Tajwanie jeden z takich ekspertów medycznych powiedział, że w ogóle jak patrzy na to, jak media, jak politycy w Europie reagowali na koronawirus, no to był przerażony, że tam jest po prostu totalne ignorowanie tego tematu. No i teraz powoli Europa musi się z tym tematem zmierzyć i myślę, że także Polska będzie musiała stawić temu czoła. Słyszymy już o przypadku na Litwie, więc myślę, że no, dotrą także do Polski. Zobaczymy, co wtedy te media będą mówić, ale rzeczywiście no, nie było w ogóle w całej Europie takiej odpowiedniej takie upozycjowanie tego jako bardzo ważny temat. Ważny nie tylko ze względów zdrowotnych. Tak jak mówię, to będzie miało wpływ na wiele aspektów naszego życia. To będzie miało wpływ na gospodarkę w kilku państwach, tak jak w Stanach Zjednoczonych, być może i w Polsce. Będzie to ważnym tematem w kampanii politycznej, a więc ma to znaczenie polityczne. To może mieć także znaczenie także w stosunku do tego, co się będzie działo w samych Chinach politycznie i społecznie, a to, co tam się będzie działo, będzie miało wpływ na cały świat. Także nie mówienie o tym, ukazywanie tego jakiś tam problem, na który można pomieścić na 5. stronie gazety, a powiedzieć na końcu programu z wiadomościami, no to jest ogromny błąd. On to także powoduje, że społeczeństwo polskie nie jest do końca przygotowane i reaguje tak jak państwo jakiś czas temu w sondażu, w ankiecie, gdzie no właściwie mówiło, że władza pewnie jakoś tam zadba, nie widzieli takiej potrzeby, no, że sami muszą najpierw zacząć o to zadbać, bo tak naprawdę no, ochronić nas przed koronawirusem ma może nie tyle pałac prezydencji czy kancelaria premiera, tylko to, co my sami robimy i społeczności, w jakiej jesteśmy. My dziś powinniśmy sprawdzać, jak nasze dzielnice, nasze gminy są przygotowane do tego. To są to miejsca, w których ta wojna się naprawdę rozegra. Dzisiaj była informacja na temat, taki artykuł, że Polacy jednak zaczynają robić te zapasy, tam trochę się z tego wyśmiewano, trochę nie, ale były różne tam przykłady, tam jakichś nastolatków, którzy pisali, że tu rodzice jakieś dziwne zakupy robią. Ja byłem w ostatnich kilku dniach w sklepach, właśnie robiłem przeróżne zapasy, no tam już wcześniej oczywiście też, ale rzeczywiście ruch w sklepach jest duży i ludzie robią te zakupy i rzeczywiście na takich półkach, nie wiem, z kaszą, z takimi rzeczami, z konserwami, już tam dużo nie ma. Już są takie na przykład konserwy, znaczy półki całe puste w niektórych hipermarketach, także widać, że jednak Polacy gdzieś tam próbują sami, ale myślę, że to, co pani przed chwilą powiedziała, żeby gdzieś tam się odezwać do gminy czy do miasta, to zapomnij, to żaden Polak nic tam nie będzie. Do sklepu to jeszcze pójdzie, nie? Ale tam wyzwania gdzieś tam po gminach się dowiadywać, myślę, że to jest nierealne. Nie sądzę. No, robienie zapasów, no bardzo dobrze, szkoda, że wcześniej ludzie ich nie mieli, ale przydadzą się, jak nie teraz, to kiedy indziej być może, a na pewno się nie zmarnują, także no, wyśmiewanie się z tego jest w ogóle bez sensu, no, z czego tu się śmiać. No, ludzie robią zakupy, jak się teraz nie przydadzą, to się nie zmarnują. Ale wiem, że teraz minister miał wystąpienie dzisiaj kolejne przed chwilą, powiedział, że premier wydał polecenie wprowadzenia w całym kraju podwyższonej gotowości szpitali, zwiększenia bazy łóżek zakaźnych, czy przekształcania niektórych oddziałów w oddziały zakaźne i zwiększenia obsady personelu, także coś się dzieje. Też przeznaczył premier 100 milionów złotych, które mają szybką ścieżką przez wojewodów być szpitalom przekazywane na ewentualne uzupełnienia zapasów, także no, jakoś przyciśnięci coś zaczynają działać, tylko szkoda, że to nie było robione miesiąc temu. Ale pamiętasz, bo byłeś na tym programie w środę, czwartek, gdzie był lekarz z Koszalina, Krzysiek z Idź Pod Prąd. On mówił, że dostali wytyczne do szpitala, co robić z tym koronawirusem, ale one były tak niechlujnie napisane, tak chaotycznie, że w rzeczywistości dopiero musieli sami zrobić awanturę u ordynatora, u kierownika i stwierdzić, jak my tu zrobimy ścieżki, żeby one się nie krzyżowały, żeby ci chorzy potencjalni nie krzyżowali się z lekarzami bez zabezpieczenia i tak dalej. I to się stało dopiero wtedy, gdy przyjęto pierwszego pacjenta z podejrzeniem koronawirusa i on sobie tam po tym oddziale między tymi innymi lekarzami jakby niezwiązanymi z tą sprawą, ale przemieszczał się, krzyżowały się te jego ścieżki, no to dopiero oni sami musieli przedyskutować ten program, ten problem i jakoś zaprojektować nowe funkcjonowanie tego szpitala. To, co otrzymali odgórnie z rządu, tego nie gwarantowało. To powiedział, że to było jakieś takie trochę nieporozumienie. Na kolanie i przez kogoś, kto nie ma pojęcia o epidemiologii. Tak to powiedział. Cytowaliśmy go też dzisiaj znowu w serwisie. Także to, że ten premier tutaj jakieś nam kolejne, no minister, tak, jakieś kolejne oświadczenia promuje, publikuje, myślę, że to nie do końca nas powinno uspokajać. Ale widać, że oni, nie no, uspokajać na pewno nie, ale widać, że oni działają dopiero, kiedy się ich przyciśnie sami z siebie. No tak, świnie w chlewie, no to nie mamy niestety tam naszej tutaj ulubionej zabawki, no to przecież one też tak reagują. Niestety ten polski rząd tak samo reaguje. Ale pani redaktor, zostawiając może już ten koronawirus, chyba że jeszcze coś pani chce dodać w tym temacie. Tylko dodać, że jak sprawnie działaliby, gdyby mainstreamowi dziennikarze byli trochę bardziej dociekliwi. No myślę, że moglibyśmy działać tak sprawnie pewnie jak Tajwan. No ale tak nie jest. Jeszcze dwie właściwie rzeczy. To znaczy, oczywiście to jest ogromna tragedia, która się teraz dzieje w ponad 50 państwach, ale jeżeli coś dobrego z tego miałoby wyjść, miało się zdarzyć, to dwie rzeczy. Jedna, takie opamiętanie w stosunku do Chin. To znaczy, mam nadzieję, że ludzie rzeczywiście zaczną rozumieć, czym są dzisiejsze Chiny, jak wielkim zagrożeniem dla świata są, że wszystkie te hasła mówiące o tym, że powinniśmy z nimi silnie współpracować, że powinniśmy rozwijać Nowy Jedwabny Szlak, no w tej chwili przestaną być tak popularne. To jest jedna, że zauważymy, jakim zagrożeniem są Chiny. No i drugie, wiemy, że teraz będzie zachwiany łańcuch dostaw. Widzimy, co się dzieje, jak się oddaje produkcję w ręce państwa, którym jest słaby system medyczny, którym jest słabe nadal warunki higieny, którym nie ma państwa prawa, nie ma wolnych mediów, nie ma wolności wypowiedzi. To jest katastrofa dla całego świata. Stawianie na taki kraj, że będzie producentem także dla nas, jest wielkim niebezpieczeństwem. I to jest moment, kiedy polskie władze powinny robić wszystko, aby produkcja wracała do Polski. Aby produkcja wielu rzeczy, ale przede wszystkim lekarstw, bo to jest ogromny problem. Chiny są głównym producentem lekarstw. I co, jeżeli ten wirus będzie się dalej trwał w Chinach? Za chwilę w Polsce naprawdę zacznie brakować podstawowych lekarstw. W tej chwili polskie władze powinny myśleć, co zrobić, żeby produkcja między innymi lekarstw i komponentów do tych lekarstw była jeżeli nie w Polsce, to jak najbliżej Polski, a na pewno miejsca, które przynajmniej no, mają jakieś wartości bliższe nam i jakiś system bardziej zbliżony do tego, jaki działa u nas. Tak zrobił Donald Trump. Donald Trump w czasie tej bardzo ważnej wizyty w Indiach zabrał ze sobą ekspertów właśnie od produkcji lekarstw. Było spotkanie z podobnymi przedstawicielami w Indiach. Indie są też bardzo taką dużą potęgą, jeżeli chodzi o produkcję lekarstw. Mogłyby przejąć część tego, co produkują Chiny, tylko brakuje im środków finansowych i między innymi na ten temat prowadzono ze Stanami Zjednoczonymi, a więc Donald Trump od razu myśli krok naprzód. On widzi, że jest problem i jak to można rozwiązać i kto tu może być naszym partnerem. No właśnie takie rzeczy, tym powinny się także zajmować rząd polski. Nie patrzeć tylko na ten aspekt medyczny. Oczywiście to jest ogromne zagrożenie dla Polaków, ale co cała ta sprawa nam pokazuje? Pokazuje, że ten globalizm, wiara w to, że można przenieść kapitał, produkcję gdzieś daleko od nas, i żyć sobie spokojnie i twierdzić, że z tym będzie święty spokój, jest ogromnym błędem. Zaczęła już Pani temat właśnie wizyty Donalda Trumpa w Indiach. Pytanie, czy to jest zaczątek nowego sojuszu? Jak Pani myśli, Stany, Indie, przeciwwaga do tego chińsko-rosyjskiego, niemieckiego, jeszcze niektórzy dodają sojuszu, porozumienia, współpracy? Czy Stany szukają nowego sojusznika, czy to jest po prostu tylko jedna z wielu wizyt Donalda Trumpa gdzieś tam na świecie, czy jednak, bo to jest 5 lat temu, tak, był Barack Obama też w Indiach, teraz jest Donald Trump. Czy myśli Pani, że to za tym pójdą konkretne sojusze także wojskowe przeciwko Chińczykom? Znaczy, no widzimy, że współpraca militarna się zacieśnia. Indie będą kupować więcej sprzętu militarnego od Stanów Zjednoczonych. Donald Trump powiedział, że chciałby, żeby Indie były takim ważnym partnerem w dziedzinie obrony, a więc no, obrony przed kim, prawda? No to na pewno chodzi o Chiny w regionie. Używał bardzo często określenia, że no, to jest współpraca w regionie Indo-Pacyfiku. To jest ten zwrot, którego nienawidzą Chińczycy, bo oni chcą, aby mówić tak, jak mówił Barack Obama o współpracy w regionie Azji i Pacyfiku, bo wtedy no, Indie nie są tutaj na pierwszym miejscu. Na pewno to jest bardzo ważna wizyta, dlatego że Donald Trump jest w trakcie kampanii wyborczej, jest sprawa koronawirusa, a mimo wszystko zdecydował się na pojechanie do Indii. To na pewno jest jasny sygnał, że szuka takiego poważnego partnera w tym regionie, partnera, który jest w stanie przeciwstawić się Chinom, nie tylko w kwestiach militarnych, ale także w kwestiach gospodarczych, bo Indie takie możliwości mają. Na pewno został Donald Trump bardzo dobrze powitany, tam tysiące osób wiwatowały, kiedy przyjeżdżał i na ulicach, i było spotkanie na jakimś stadionie, tam mnóstwo ludzi, także tu jest potencjał, żeby był to faktycznie sojusznik Stanów Zjednoczonych, a na pewno tu militarnie w tej kwestii obronnej muszą Stany działać, bo do tej pory Indie dużo broni skupowały od Rosji, także tutaj miały ten sojusz. A z kolei z Chinami mają konflikty też nawet graniczne, także tutaj jest potencjał, żeby tę przeciwwagę dla Chin, Rosji, Iranu stworzyć. No media piszą, że z kolei Indie no to nie jest sojusznik stabilny, że tam nawet jak Donald Trump podczas tej wizyty tam były protesty, tam nawet zdaje się kilka osób zginęło. No, wiemy też Indie z Pakistanem, też można powiedzieć cały ciągły stan wojny. Czy jednak Indie mogą być, jak myślicie Państwo, czy Indie mogą być takim stabilnym sojusznikiem? No bo ktoś powie, że Chiny nie mają takich problemów. Tam, powiedzmy, teraz mają dużo poważniejsze, no ale czy Stany Zjednoczone wezmą na siebie bagaż ten, który mają Indie u siebie? Znaczy, tak, ja myślę, że Donald Trump wysłał jasny sygnał, że chcą budować mocne partnerstwo z Indiami i Amerykanie także wiedzą, i to pokazuje przykład i Korei Południowej, i Indii, że ta zacieśniona współpraca ze Stanami Zjednoczonymi przynosi także pewne zmiany, a tym samym większą stabilizację wewnątrz danych krajów. No nie byłoby dziś wolnego, pełnego takiej wartości jak wolność wypowiedzi, wyznania, zgromadzeń Tajwanu, gdyby nie ścisła współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. To podobnie stało się w Korei. Także nawet te problemy, którymi mają dziś Indie, one są także do rozwiązania na dłuższą czy krótszą metę. Ale na pewno sygnał ze strony amerykańskiej jest, że tak, chcą tego sojuszu, potrzebują takiego partnera w tym regionie. Widzą Indie jako taką siłę, która jest w stanie przeciwstawić się Chinom, bo myślę, że w tej wizycie przede wszystkim o to chodziło. Nie można też mówić, że Chiny nie mają takich problemów, bo Chiny mają o wiele większe protesty w Hongkongu niż te w Indiach do tej pory, a też w pozostałej części Chin, no to Chiny nie mają takich problemów, bo je po prostu ostro tłumią, a w przeciwieństwie do Chin, no Indie jednak są dużo bardziej demokratycznym państwem i tam bardziej różnorodnym w takim sensie, że nie miały tych kilkudziesięciu lat unifikowania komunizmem i zwalczania wszelkiego sprzeciwu. Także no, z tego względu w Indiach, gdzie też jest ponad miliard ludzi, no, przeróżne rzeczy się dzieją, no, tam po prostu w różnych miejscach jest można znaleźć wszystko praktycznie, więc można wskazywać na różne problemy, jakie mają, ale dlatego, że jest to kraj jednak bardziej demokratyczny i to tutaj współpraca, myślę, jest bardziej korzystna, a jaka będzie tam władza, to nie wiemy, no taka będzie, jaką wybiorą. No właśnie, powiedziałeś miliard ludzi, czyli niewiele mniej niż w Chinach. No gospodarka jeszcze na razie słabsza. Mówią, że już może nawet więcej. Mówią, że więcej, bo nie ma tam przecież, nie było tej polityki tam. A potencjał gospodarczy dziecka mają nawet może lepszy, jeśli chodzi o jakieś teraz procedury czy prawo, no to jest dużo korzystniejsze niż w Chinach, które bardzo ograniczają ten przyjazd czy kupno, w sensie eksport od nas do Chin jakichś produktów. A jak w Indiach wygląda sprawa koronawirusa? Bo nie wiem, nie widziałem jakichś dużych informacji, że tam... Oficjalnie 3 przypadki i wyleczone. Aha, czyli no, duże państwo, tak jak powiedziałeś, może tam nie do końca jeszcze są te badania. Też nie wierzył do końca tym. Pytanie do pani redaktor od pani Zofii Skic. Czy to laboratorium w Chinach, w Wuhan, pracuje nadal, czy je zamknęli? Nie, ono cały czas pracuje tam. Wykonuje swoją pracę, także tam się nic nie zmieniło. To nie jest tak, że strona chińska raptem przyzna, gdyby zamknęli, no to by przyznali, że rzeczywiście coś jest nie tak. No oni uważają, że to laboratorium robi swoją robotę, może dalej pracować i nic nam do tego, co tam się dzieje. Także dopóki tam nie wejdą jacyś niezależni badacze, eksperci, którzy pracowali między innymi w takich laboratoriach w innych państwach na świecie, no to nie dowiemy się, co tam tak naprawdę się dzieje, ale ze strony chińskiej jest jasny sygnał, że problemem na pewno nie jest to laboratorium, nikt nie zamierza go zamykać, nikogo tam dopuszczać. Chińczyk Li Zehua próbował się zbliżyć do tego laboratorium, on tam wrzucał wcześniej różne filmy przedstawiające sytuację, no i to był ostatnie jego wideo tam na tym filmiku, mówił, że już go ścigają. I od tej pory nie wiadomo, co się z nim stało. W Polsce dalej o tym laboratorium raczej cisza. Temat tego targu rybnego dalej. Słyszałem. Tak? Jak się zaczyna mówić o laboratorium, to są takie określenia, teorie spiskowe. Że to jest teoria spiskowa. Jak się mówi, że jest liczba zachorowań jest 10 razy większa niż oficjalne dane, to od razu jest teoria spiskowa. Znaczy, przyznam się szczerze, jeżeli nie mamy żadnych informacji, no, jesteśmy już, wirus wybuchł, tą pierwszą ofiarę, o jakiej wiemy, jest 1 grudnia. Dziś mamy 28 lutego. I czy wiemy, jaka jest prawdziwa liczba zachorowań w Chinach? Czy wiemy, jaka jest liczba zmarłych w Chinach? Wiemy, że w Wuhan 24 godziny na dobę pracują krematoria. Co one tam palą? Nietoperze? No na pewno nie. Czy wiemy, jakie jest źródło prawdziwe? No nic nie wiemy. I w tej chwili mówienie, że coś jest teorią spiskową, czy jak gdyby odrzucanie tego, wyśmiewanie tego, jest no, promowaniem chińskiej narracji. Państwo bardzo często, jak spojrzycie na media, gdzieś wypowiadają się jacyś eksperci, to możecie łatwo zauważyć, jak oni bardzo łatwo promują chińską narrację. Nie są dociekliwi, nie mówią nam, no tak, władze chińskie mówią tak, ale z drugiej strony mamy takie źródło, prawda? No to jest coś niesamowitego, co się dzieje w Polsce. Jest bardzo mocna chińska propaganda i ona cały czas jest wzmacniana działaniami chińskiej ambasady, bo widzimy, że pan ambasador jest w tej chwili bardzo aktywny, udziela wywiadów mediom, był nawet, zdaje się, w GIS-ie na spotkaniu i stąd ta instytucja promuje tak chińską propagandę. Także no, Polska jest bardzo należna, zresztą takie Włochy też w dużym stopniu były, no i dziś płacą za to cenę. Dlaczego ten slogan, który jest dziś tytułem państwa programu, był stał się tak popularny i mógł się pojawić na Tajwanie, że Nowy Jedwabny Szlak to jest szlak wirusowej śmierci. No bo eksperci pokazują, spójrzmy na kraje, które mają największe zachorowania w tej chwili, największe problemy. Korea Północna, wiele inwestycji w Chinach. Japonia tak samo. Włochy, ogromna ilość turystów. W ostatnim roku władze bardzo chciały być tą częścią Nowego Jedwabnego Szlaku. No Iran, no to czołowy sojusznik Chin. Singapur także, bardzo duża ilość Chińczyków tam w ogóle mieszkających w tej chwili. No Hongkong tak samo, pod totalną kontrolą Chińczyków. No, wszystkie te państwa, które były tak w bliskich relacjach gospodarczych, czy niektóre politycznych, no w tej chwili są głównymi ofiarami tego. Także no, dziś ci eksperci, którzy w Polsce stręczyli nas Nowym Jedwabnym Szlakiem, ci wszyscy politycy typu pan Suski, pan Czelej, powinni być pytani przez dziennikarzy, to jak oni w tej chwili to wytłumaczą, że mamy w tej chwili ogromny problem, który został stworzony przez władzę komunistyczną. Bo nawet jeżeli ten wirus nie był stworzony w chińskim laboratorium, to władze Chin wiedziały o nim już na początku grudnia i powinny były poinformować cały świat. I w samych Chinach byłoby mniejsza liczba zachorowań i prawdopodobnie by to nie wyszło w ogóle poza Chiny. Czy ktoś zadaje takie niewygodne pytania tym propagatorom chińskiej współpracy z Chinami, jakieś niewygodne pytania? No nikt. Prezydent im dziękuję. Tak jak pani powiedziała, że ten ambasador chiński jest tak teraz rozchwytywany w mediach. Tak samo gdzieś tydzień, dwa temu, pamiętam, był rozchwytywany przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo był na wizycie u pani marszałek Witek w Sejmie. Wcześniej zdaje mi się, że też był z Morawieckim spotkanie albo z prezydentem. Teraz już nie jestem pewien, ale na pewno z kimś wysoko z PiS-u. Także myślę, że ta prochińska narracja także Prawa i Sprawiedliwości, czy niezadawanie tych pytań, o których pani mówi, to nie jest przypadek w Polsce. I żeby oni się z nim spotykali, żeby go dopytywać o to, wypytywać się o wszystko, żeby wyciągać z niego informacje. Oni sobie robią ładne zdjęcia i potem mu dziękują ładnie, że tu w Chinach jest dobra sytuacja. A co do ekspertów w polskich mediach, zdarzają się tam pojedyncze przypadki, które mówią o tym. We wtorek w Polskim Radiu 24 nawet był ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich, który tam o Chinach, o tym Wuhan i o tym laboratorium faktycznie mówił, no ale większość jednak mówi inaczej. No zdarzają się teraz i pani redaktor częściej jest przecież w mediach i też ten głos prawdy gdzieś tam się przebija. Nawet przecież mówiliśmy, że na Niezależnej był artykuł też, że tutaj tak jak z Czarnobylem komuniści kłamali, to tak teraz kłamią z tym Wuhan. No pytanie proste pastor Chojecki zadał, czy w takim razie już nie będzie reklam Huawei w tej gazecie jego szerokości Sakiewicza. No nie otrzymaliśmy na razie odpowiedzi. Także te głosy rzeczywiście się przebijają, ale ten główny nurt jest taki, że to Chiny, że spokojnie, że oni sobie dobrze radzą, że to z targu po prostu gdzieś tam nietoperze przyniosły i będzie dobrze ogólnie. Pani redaktor... To jest bardzo silna propaganda. Wszystkie ambasady chińskie w Europie otrzymały takie polecenie z Pekinu, aby właśnie prowadzić taką mocną propagandę, która przekona społeczność krajów w Europie, że Chiny sobie poradziły już z tym wirusem, on jest pod kontrolą, że teraz problemem mogą być inne kraje i że takie działania, które ambasady mają prowadzić działania, które mają odwrócić uwagę Polaków, Włochów, Niemców, Francuzów od tego, czego Chińczycy nie zrobili, to znaczy nie alarmowali nas wtedy, kiedy trzeba było na samym początku, że jest już epidemia, nie mówią nam, jakie są prawdziwe dane dotyczące zarażonych i zmarłych, nie mówią nam, jakie jest prawdziwe źródło, nie chcą rozmawiać na temat tego, co się dzieje w tym laboratorium. To cały czas prowadzi bardzo sprawnie chiński aparat propagandy, ten aparat dezinformacji i są kraje, które bardzo łatwo temu się poddają i takim krajem jest niestety Polska. No, rzecznik GIS-u, kiedy z nim rozmawiałem w zeszłym tygodniu, to było właśnie po tym spotkaniu, mówił, że dzień wcześniej, 2 godziny go chińska telewizja jakaś tam z nim rozmawiała. Super, ale po co chińska telewizja ma rozmawiać? To nasza telewizja z chińską, no to jeszcze w tej sytuacji rozumiem, ale po co chińska telewizja o sytuację teraz w Polsce może ich miałaby się wypytywać? Że tutaj nie będzie żadnych działań. Tak. Pisała pani redaktor ostatnio też na Facebooku o tym, że jest zaostrzona sytuacja ta amerykańsko-chińska, że teraz w Stanach Zjednoczonych już Trump rozważa wydalenie chińskich dziennikarzy z Pekinu. Znaczy po tym, jak Pekin wydalił 3 dziennikarzy amerykańskich, że teraz administracja Trumpa podjęła decyzję, by traktować chińskie media działające na terenie USA i będące narzędziem propagandy chińskiej tak samo jak ambasady. To znaczy, że muszą rejestrować swoich pracowników nieruchomości w amerykańskim Departamencie Stanu. Potem Mike Pompeo też oskarżył Chiny i Iran o ukrywanie tych informacji. No, na razie jest taki dwugłos, bo Donald Trump raczej tam chwali, że jego tu przyjaciel Xi dobrze sobie radzi, że wykonał dobrą pracę. Czy to jest po prostu tylko taka zagrywka jak zawsze Donalda Trumpa, że on do tych przywódców wypowiada się o nich tak powiedzmy miło, a jednak konkrety są zawsze takie, że im tam tą śrubę dociskają. Czy jest jednak rzeczywiście w amerykańskim rządzie, w społeczeństwie dwugłos na temat tych Chin? Ja myślę, że jeżeli chodzi o administrację Trumpa, to jest dość jasne zrozumienie zagrożenia. Między innymi to, że teraz dziennikarze, media muszą na terenie, media chińskie na terenie USA muszą być, no tak, rejestrować się tak jak ambasady, no to jest zrozumienie, że to jest narzędzie i propagandy, ale także i narzędzie wywiadowcze. Chińskie media na świecie to jest propaganda komunistyczna i narzędzie wywiadu. I Amerykanie to bardzo dobrze rozumieją, zwłaszcza w takim momencie, kiedy no, mamy do czynienia z katastrofą, no to te media mogą dezinformować, mogą wykorzystać to w momencie w kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych właśnie, żeby wykorzystać przeciwko administracji Trumpa. Także myślę, że tutaj jest zrozumienie tego problemu, jeżeli chodzi o administrację Trumpa. Nawet jeżeli Trump to tego nie do końca rozumie, to wokół i ludzie wokół niego bardzo dobrze to rozumieją. Między innymi jedną z osób, która promowała tę decyzję o uznaniu mediów chińskich jako tych działających jak ambasady na terenie Stanów Zjednoczonych jest Matt Pottinger. To jest człowiek bardzo młody dość, bo 30-paroletni, który przez jakiś czas pracował jako dziennikarz w Chinach, więc on bardzo dobrze rozumie ten aparat propagandy chińskiej. Teraz jest jednym z doradców Donalda Trumpa. A Donald Trump ma taki styl, on po prostu mówi czasem takie, no chwali drugą stronę, myśląc, że w ten sposób no, może ugra coś więcej. To jest jakiś jego styl negocjacyjny, ale to jest też dobry styl, dlatego że prawdę mówiąc w Pekinie nie rozumieją, czego mogą, boją się najbardziej tego, że tak naprawdę nie wiedzą, czego mogą oczekiwać od Trumpa, bo on z jednej strony powie, Xi Jinping to mój przyjaciel, a tutaj za chwilę dowali jakąś regulacją, która uderza właśnie w Chiny. No i Chińczycy są totalnie zdezorientowani, nie są w stanie stworzyć jakiś aparat, jakiegoś działań obronnych, bo nie wiedzą, czego się mogą spodziewać. Także to w sumie jest bardzo dobra taktyka. Ciekawa obserwacja, nie wiedzą, z której strony dostaną, czy dobrze, czy już mają się bać, czy nie bać. Pani redaktor, jeszcze słowo podsumowania odnośnie tego koronawirusa i może, nie wiem, pytanie, jak pani myśli, czy ten koronawirus jest w Polsce, tylko oni nam jeszcze tego nie mówią, jeśli tak, kiedy się prawdopodobnie pojawi, jak to się w Polsce, czego możemy się tutaj spodziewać, patrząc z perspektywy Tajwanu w najbliższych dniach? Ja myślę, że bardzo możliwe, że on jest w Polsce. Wiemy, że w wielu krajach osoby były testowane, nawet w Chinach o tym jest mowa, były testowane kilka razy. W Chinach były przypadki, że dopiero za 7. testem wykryto, że osoba jest zarażona. Także no, powoływanie się tylko na jeden test. Nie wiem, jak te osoby, które były badane, co jest z nimi robione. Na Tajwanie, jeżeli osoba została przebadana, to jest, ona cały czas jest śledzona, znaczy śledzona w tym sensie, że no jest, ma się między innymi zgłaszać jakiś czas na ponowne badanie, no mniej więcej wiadomo, gdzie ona jest, coś co robi, jest to sprawdzane, więc nie wiem, co się dzieje z tymi osobami, które były badane, czy jest z nimi nadal kontakt między nimi a służbami medycznymi. To jest bardzo ważne, bo jak mówię, często te testy na początku niczego nie wykazują, a 5., 6., 7. może coś wykazać i być może, że niektóre z takich przypadków w Polsce już są. Jak mówię, raczej nie wierzę, że uda się nam uchronić przed tym wirusem, skoro państwa ościenne już go mają. Myślę, że niedługo usłyszymy o tym, że ten wirus jest. To nie znaczy, że być może on już teraz jest, a usłyszymy za jakiś czas, że jest. No, na pewno nie panikować w tym sensie, że to jest straszne, jeżeli się pojawi. Każdy z nas po prostu musi zadbać o siebie. Jeżeli będzie już informacja, że jest taki wirus, to unikać podróży, unikać w tej chwili podróżowania samolotami. Jest naprawdę niebezpieczne. Lotniska to niestety są takie miejsca, w których naprawdę łatwo się zarazić. Samoloty tak samo. Nie chodzić na jakieś duże imprezy, nie chodzić, no niestety wtedy się okaże, że chodzenie do kin, restauracji nie jest najlepszym rozwiązaniem. No zaopatrzyć się w środki, to co państwo mówiliście, w takie podstawowe środki, w tym środki dezynfekujące, te maski, które teraz tak trudno dostać w Polsce. No i niestety, no wtedy najlepiej będzie siedzieć w domu. No taka jest prawda, dlatego że jak mówię, ja na Tajwanie nie bardzo się boję. Sama mówię, bo przyznaję, że byłam teraz ostatnio przez kilka dni w szpitalu i nie boję się, bo wiem, że mimo wszystko to jest pod kontrolą. Widziałam to na własne oczy. Gdybym była w Polsce, no podejrzewam, że nie miałabym takiej pewności, zwłaszcza gdy byłoby już ogłoszone, że są wykryte przypadki. Także no, trzeba stawiać na samego siebie, patrzeć, jak się zachowują sąsiedzi. Także im im pomagać. Ważna jest pomoc, także bycie w grupie, uświadamiać także ludzi, że to jest zagrożenie. No i jednak warto, aby sprawdzać, jak nasze władze lokalne, te na najniższego szczebla, jak na to reagują. Co do tych osób, które tam były badane, no to z oficjalnych informacji nam przekazywanych, no to wiemy, że te najbardziej nawet nie badane, ale też podejrzane przypadki są jakoś monitorowane przez inspekcję, przez służby sanitarne. Tam mówiło się o ponad chyba 1,5 tysiąca osób, które są w kontakcie, a kilkadziesiąt w kwarantannie, więc no tu jakieś działania faktycznie są. Też dziś się dowiedzieliśmy, że w Abu Zabi polscy kolarze utknęli w hotelu, bo tam wykryto koronawirusa u 2 osób, które uczestniczyły w wyścigu. Także też na pewno tysiące osób zagrożone. Więc myślę, że no na jakiś czas imprezy masowe i wyjazdy w te rejony trzeba będzie ograniczyć. No nawet była dobra informacja, coś tam czytałem wczoraj, że takie jakieś miały być... czy targi, czy coś takiego, e-targi tak zwane, takich sportów, tych e-sportów, tych gier komputerowych, chyba w Katowicach, w Spodku. No i tam marszałek województwa zdecydował, że odbędą, bo one chyba miały dzisiaj się zaczynają, czy jakoś jutro, że odbędą się bez udziału publiczności. Także to jest impreza, na którą tam przychodzi kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Z całego świata, tak? Że, no, tylko tam ludzie też... mówią, że no, jak się miały zacząć jutro, to już prawdopodobnie ludzie przyjechali już wcześniej. Raczej. Tylko być może jakoś nie pozarażają się, no, także działają z opóźnieniem, no ale jakoś działają. Ten tytularny sponsor już się wycofywał z udziału parę dni temu, czy w zeszłym tygodniu, a miały się odbywać, no. To teraz powinien być przegląd właśnie, które biorą osoby z całego świata, no, także z Azji, z Chin, z Korei, Korea Południowa w tej chwili jest także takim miejscem niebezpiecznym, Iran. I te imprezy powinny być po prostu wstrzymane. Na Tajwanie targi zostały, wiele targów, między innymi w tej chwili miały się odbywać takie, no, jeden z największych na świecie targi książki. One zostały przeniesione, mówi się, że no, może to w okolicach lata będzie. Także inauguracja, prezydent, ona wygrała wybory w styczniu, jej podobne zaprzysiężenie powinno się odbyć 20 maja. Już mówi się, że to będzie no, takie bardzo, nie będzie to huczna impreza na pewno, jak było zawsze na zewnątrz, w której obywatele mogą uczestniczyć, tylko prawdopodobnie no, będzie to coś na szybko, może taka relacja w telewizji. Także no, Tajwańczycy przygotowują się na to, że ten wirus będzie krążył jeszcze bardzo długo. Sportowe, nawet mówi się, że olimpiada będzie prawdopodobnie odwołana, przecież przypadek pierwszy chorwacki to też jest właśnie sportowy, że kibic pojechał na mecz chyba do Mediolanu, do Włoch, znaczy na pewno do Włoch, ale chyba do Mediolanu i przywiózł tego wirusa właśnie z Włoch. Tam już są odwoływane kolejki Ligi Włoskiej. No u nas na razie takich sportowych imprez, sportowe imprezy nie są odwoływane, no ale czas pokaże. Z ogłoszeń zachęcamy Was do śledzenia na naszej stronie idźpodprąd.pl najnowszych newsów, informacji o koronawirusie. Tam są, jak zobaczycie, wpisy. Cały czas one są uaktualniane. Także to, jeśli chodzi o projekcję, Genesis Raj utracony w sobotę, już jutro, 29 lutego o 14 w Inverness. A także zbliża się Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i z tej okazji przypominamy, że udało się, jest to sukces, no także myślę nasz, bo też promowaliśmy ten film. Będzie film Wyklęty w TVP1, 21:15, a w TVP Historia o godzinie 22:10 właśnie 1 marca, a 2 marca w TVP Kultura o godzinie 20:30. Także ci, co jeszcze nie widzieli, ale też myślę, że większość naszych widzów z chęcią sobie ten film odświeży. A już jutro, po pierwsze o 13:00 zapraszamy na Świadectwa Zmienionego Życia, a o 18:00 na kolejną część Wspomnień z Auschwitz. Tym razem swoją historię opowie pani Janina Iwańska pod tytułem Czy straciła w Auschwitz wiarę w Boga? Po programie zapraszamy na Pomyśl Dziś pastora Hejckiego, zagadka dla świadków Jehowy. O 19:30 zapraszamy na kolejną część studium listu do Hebrajczyków, a my się z Państwem widzimy o 18:00 na Idź Pod Prąd dogrywka. Dziękuję za uwagę, dziękuję. Ze mną był w studiu redaktor Cezary Kłosowicz. Dzięki. Dziękuję bardzo. A na łączach pani redaktor Hanna Shen. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzisiaj dla odmiany mam ciekawą zagadkę dla świadków Jehowy. Jak pewnie większość Polaków, która rozmawiała ze świadkami Jehowy, wiecie Państwo, że oni twierdzą, że Jezus nie jest Bogiem i Duch Święty nie jest Bogiem, jest tylko jakąś mocą Bożą, nieokreśloną mocą Bożą. Na pewno nie jest osobą, nie jest Bogiem Duch Święty. O tym, że Jezus jest Bogiem, wielokrotnie mówiłem, ale dzisiaj pokażę wam pewną zagwozdkę i to challenge dla świadków Jehowy. Odpowiedzcie. Oto list do Hebrajczyków, 10 rozdział, pokazuje nam taką rzeczywistość. 15 werset. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem, takie jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan. I tak dalej, i tak dalej. 15, 16 werset 10 rozdziału listu do Hebrajczyków, podkreślam. Jasno tu stoi, że to Duch Święty powiedział i świadczy. Nie? No trudno, żeby jakaś moc powiedziała i świadczyła. Ale żeby było jeszcze trudniej, to jest cytat ze Starego Testamentu, z Księgi Jeremiasza, 31 rozdział, werset 31. I zobaczcie. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. To jest właśnie ten cytat, który zacytował autor listu do Hebrajczyków. Czyli w liście do Hebrajczyków w Nowym Testamencie jest jasno powiedziane, że te słowa wypowiada Duch Święty, a w Starym Testamencie jest mowa, że te słowa wypowiada Pan. Dokładnie tam jest JHWH, czyli Jahwe. Dla normalnego człowieka wynika, że Duch Święty jest Bogiem Jahwe. A wy, świadkowie, jak to interpretujecie? Ciekaw jestem.